Dzień dobry, Bartoszyce. Dzień dobry, mieszkanki, mieszkańcy naszego miasta. Otwieram czwartą sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad na stan 21 radnych. Na sesji obecnych jest 21 radnych. Witam serdecznie Państwa radnych, witam Pana Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i serdecznie witam wszystkich przybyłych gości. Porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Proponuję zmienić ten porządek obrad poprzez wprowadzenie trzech projektów uchwał. Projekt uchwały nr 13, 14 i 15. Propozycja moja wynika z tego, że do Rady Miasta wpłynęły skargi prokuratora okręgowego w Olsztynie na uchwały Rady Miasta Bartoszyce w roku 2012 i 2019, a dotyczyły one diet radnych Rady Miasta Bartoszyce. Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, uzasadniając, że po pierwsze, uchwały stanowiące akt prawa miejscowego nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa i po drugie, w paragrafie 5 obu uchwał wskazano, iż radna radny może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji diety lub przeznaczenia jej na inny cel. Zdaniem prokuratora powyższa regulacja jest sprzeczna z prawem, gdyż rada nie może wskazywać sposobu dysponowania otrzymanymi przez radnych dietami. W związku z tym zapis ten powinien być wyeliminowany. Dlatego właśnie, proszę Państwa, proponuję zmienić porządek obrad poprzez wprowadzenie trzech punktów. Jako punkt 7J wprowadzić projekt uchwały w sprawie przekazania skargi prokuratora okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Bartoszyce. Dotyczy to uchwały nr 16 na 119 na 2012 w sprawie diet radnych. Byłby to projekt uchwały nr 13. Jako punkt 7K w sprawie przekazania skargi prokuratora okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Bartoszyce. Dotyczy to uchwały nr 5/41/2019 w sprawie diet radnych. Byłby to projekt uchwały nr 14. Jako punkt 7L projekt uchwały w sprawie diet radnych Rady Miasta Bartoszyce. Byłby to projekt uchwały nr 15. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie ma. W takim razie poproszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Jednogłośnie Rada przyjęła proponowany porządek obrad. Przystępujemy wobec tego do realizacji porządku obrad. To jest punkt trzeci. Przyjęcie protokołów z obrad pierwszej, drugiej i trzeciej sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta wymienione protokoły były do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone przy liście obecności. Czy są uwagi do wymienionych protokołów? Nie widzę. W takim razie stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły Rada przyjęła bez odczytywania. I przechodzimy do punktu czwartego. To jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. I proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy Bartoszyc. Informacja międzysesyjna burmistrza miasta Bartoszyce za miesiąc czerwiec 2024. Realizowane są następujące inwestycje. Przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego. Przebudowa i rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej. Przebudowa ulicy Polnej, Ogrodowej. Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Kęczyńskiej. Przebudowa ulicy Leśnej oraz mostów nad rzeką Suszyca. Ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w Szkole Podstawowej nr 8 z ukraińskim językiem nauczania.
Wyłoniony został wykonawca programów funkcjonalno-użytkowych na inwestycje pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola. Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pod nazwą Przebudowa ulicy Leśnej oraz mostów nad rzeką Suszyca w Bartoszycach. Tu wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowo-Budownictwa Pyzak, Anna Pyzak z Lidzbarga Warmińskiego. Dofinansowanie na poziomie 98% z programu Polski Ład. Wartość umowy 1 888 698 zł 87 groszy brutto. Termin realizacji 13 miesięcy. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawców robót budowlanych zadania pod nazwą Przebudowa ulicy Brzozowej, Kwiatowej, ulicy Zielonej w Bartoszycach. Wybrano Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Pyzak, Anna Pyzak z Lidzbarga Warmińskiego. Wartość umowy 4 066 308 zł 98 groszy brutto. Termin realizacji 12 miesięcy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 60%. Ogłoszono przetarg na rewitalizację murów obronnych i bramy murowanej w Bartoszycach. Dofinansowanie w 98% z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków. Termin składania ofert do 28 czerwca 2024 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bartoszycach w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Sportowa Polska 2024. Szacunkowa wartość zadania 998 tysięcy zł, w tym 50% dofinansowania. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej, remont nawierzchni sportowej dwóch boisk, wymianę ogrodzenia, remont odwodnienia i oświetlenia, zakup i montaż dwóch stojaków na rowery. Dnia 11 czerwca 2024 roku wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy w Bartoszycach zorganizowano spotkanie dla przedsiębiorców dotyczących funduszy unijnych na lata 2021-2030. W wydarzeniu wzięło udział ponad 45 przedsiębiorców. Przeprowadzono przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ulicy Prusa 4 w Bartoszycach, przeznaczonej na prowadzenie usług turystycznych, rekreacyjnych i gastronomicznych oraz części nieruchomości położonej przy Placu Konstytucji 3 Maja w Bartoszycach, przeznaczeniem pod lokalizację ogródka gastronomicznego. Dzierżawców nie wyłoniono. Ogłoszono przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Warszawskiej 14/3. Przetarg odbędzie się dnia 4 lipca 2024 roku. Przeznaczono do wydzierżawienia w drodze przetargu działkę o powierzchni 255 m kwadratowych położoną przy Jeziorku Miejskim przy ulicy Kętrzyńskiej w Bartoszycach w celu budowy budynku o funkcji gastronomicznej. Planowane jest przeprowadzenie przetargu do końca miesiąca lipca bieżącego roku. Przeprowadzone zostały wraz z nadzorem budowlanym w Bartoszycach kontrole placów zabaw. We współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzono kontrolę z realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie wykonano 753 kontrole. Plan kontroli zabudowań jednorodzinnych, plany kontroli zabudowań jednorodzinnych są publikowane na stronie Urzędu Miasta. Za pośrednictwem Gminy Miejskiej Bartoszyce złożono 6 wniosków o dofinansowanie i 2 wnioski o płatność z programu Czyste Powietrze. W czerwcu przeprowadzona jest kontrola jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej w zakresie punktualności realizacji kursów oraz czystości i prawidłowego oznakowania pojazdów. Wykonywane są bieżące, cząstkowe remonty nawierzchni dróg i ciągów pieszych oraz przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw, w tym malowanie, konserwacja, wymiana piasku w piaskownicy. Wykonano studnie i wpust burzowy z przyłączem przy ulicy Armii Krajowej. Trwa odnawianie oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych na terenie miasta. Jest to na poziomie około 80%. 30 kwietnia uruchomiono fontanny
i zraszaczy na terenie miasta. W okresie kwiecień-czerwiec w ramach zasądzonych kar osoby zobowiązane przepracowały 432 godziny. W okresie międzysesyjnym zorganizowane zostały następujące wydarzenia. Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego, który trwał od 29 kwietnia do 6 maja bieżącego roku. Dni Bartoszyc, obchody Dni Bartoszyc 2024 i Bartoszycki Rajd Rowerowy, aktywne miasto na trasie Bartoszyce-Perkoiki, który odbył się 15 czerwca bieżącego roku w ramach czerwcowej rywalizacji o miano rowerowej stolicy Polski. Opracowano kalendarz wydarzeń wakacyjnych organizowanych przez Bartoszycki Dom Kultury, Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. W ramach Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2024 spośród 5 zgłoszonych projektów mieszkańców Bartoszyc wybrano projekt pod nazwą Kino Plenerowe. Zestaw kina plenerowego, samochodowego i strefy kibica. Złożono 42 wnioski do systemu Karty Dużej Rodziny oraz 12 wniosków warmińsko-mazurskiej Karty Seniora. Zorganizowano 4 wizyty mamobusów. Kolejna zaplanowana jest w terminie 31 lipca. Urząd Miasta Bartoszyce wraz z Środowiskowym Domem Pomocy zorganizował stoisko promocyjne w Bartoszycach na festiwalu miast Citaslow w Braniewie. Przygotowano procedurę konkursową dedykowaną podmiotom działającym w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Kwota w konkursie to 8 tysięcy zł, wpłynęły 3 oferty. Przeanalizowano informację o efektach podjętych działań w 45 rodzinach objętych procedurą Niebieska Karta. W ramach Bartoszyckich Dni Rodzin 2024 dnia 24 czerwca na terenie Centrum Aktywizacji Sportowo-Rekreacyjnej odbył się piknik rodzinny. Straż Miejska ujawniła 178 wykroczeń, w tym 88 wykroczeń porządkowych i 90 drogowych. Strażnicy miejscy zabezpieczali porządek i bezpieczeństwo podczas uroczystości Święta Konstytucji 3 maja, procesji Bożego Ciała, obchodów Dni Rodziny. Nie zanotowano przypadków zakłóceń porządku. Strażnicy systematycznie monitorują sytuację osób bezdomnych. W chwili obecnej na terenie miasta przebywa 15 osób. W okresie od 22 marca 2023 do 20 czerwca 2026 w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 98 aktów urodzeń oraz 103 aktów zgonu. 18 czerwca odbyła się kolejna gala Najlepsi z Najlepszych. Tradycyjnie podczas gali nagrodzono uczniów, którzy osiągnęli znaczące sukcesy dydaktyczne lub sportowe. Ich nauczyciele oraz rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Rodzicom dzieci nieprzyjętych do bartoszyckich przedszkoli wysłano propozycję skorzystania z opieki przedszkolnej. Wszystkim zaproponowano miejsca w innych bartoszyckich przedszkolach publicznych, a rodzicom ubiegającym się o miejsca w oddziałach przedszkolnych zaproponowano miejsce w oddziale przygotowania w szkole podstawowej nr 1. Trwa rekrutacja do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Bartoszycach. Szkoła oferuje naukę gry na fortepianie, trąbce, woltarni, klarnecie, akordeonie, wiolonczeli, perkusji, organach i skrzypcach. Do szkoły można zapisać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 roku życia. Osoby zainteresowane podjęciem nauki, także mieszkańcy sąsiednich gmin, mogą nadal zgłaszać się do szkoły. Odbył się konkurs na stanowisko dyrektora integracyjnego przedszkola publicznego nr 4 w Bartoszycach. Stanowisko to obejmie ponownie na kolejną 5-letnią kadencję pani Anna Trzcińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ja mam od razu jedno pytanie. W punkcie 34 mamy inne daty chyba. Poprosiłabym o sprostowanie. W okresie od 22 marca 2024 do 20 czerwca 2024 roku. Tak? Dobrze.
Dobrze, dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan Jarosław Puszko, poproszę, jako pierwszy. Szanowni Państwo, ja chciałbym zadać kilka pytań. Pytanie pierwsze dotyczy punktu 12, czyli kontroli placów zabaw. Czy te kontrole dotyczą wszystkich placów zabaw znajdujących się na terenie naszego miasta, czy tylko tych placów ogólnodostępnych? No bo chodzi mi tutaj przede wszystkim o place przy przedszkolach. Ostatnio właśnie wczoraj robiłem akurat zdjęcia placu zabaw znajdującego się przy przedszkolu publicznym numer 6 na Działkach. Tam urządzenia po prostu no, są w opłakanym stanie. Są zabawowe, są spróchniałe, są popękane i po prostu wymagają, można powiedzieć, na CITO, tak, wymiany. Także czy również te place zabaw znajdujące się właśnie przy przedszkolach będą kontrolowane, bo tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci. To jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie dotyczy ulicy Polnej. Na jakim etapie właśnie są prowadzone prace właśnie związane z przebudową tej ulicy? Ja jeszcze chciałbym, będąc właśnie przy głosie, podziękować panu burmistrzowi za pozytywne rozpatrzenie prośby mieszkańców, bo akurat była taka ważna sprawa. Nie będę teraz o niej informował całych mieszkańców Bartoszyc, wszystkich, przepraszam. Zostało to pozytywnie rozpatrzone, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze jedno pytanie mam dotyczące właśnie zarządzeń burmistrza w okresie międzysesyjnym. Chodzi mi o zarządzenie o numerze 38 dotyczące powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Kto wchodzi w skład właśnie tego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego? Bo też tak informacyjnie, no tutaj dobrze by było, żeby mieszkańcy po prostu wiedzieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Petrykowski, poproszę. Dziękuję pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, drodzy mieszkańcy. Ja bym chciał się dowiedzieć, kto został wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego, czyli punkt trzeci dla inwestycji pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola. Jest to istotne, bo chciałbym wiedzieć, w jakim to zakresie będzie robiona, a ja chętnie poznam nazwisko ze względu na to, że sporo tych wykonawców znam. Jeżeli jest możliwość i oczywiście, to oczywiście gratuluję, że te inwestycje spokojnie tutaj idą, przetargi są udane, kwoty widzę nie są przerażające, więc życzę tylko powodzenia przy realizacji. Natomiast jedna rzecz, jeżeli jest możliwość, a to jest jakby taka prośba techniczna, ale związana z informacją właściwie z tym dokumentem, jak informacja, ona była bardziej przejrzysta ze względu na podział na wydziały, bo często bez sensu, zwłaszcza dla osób, które są świeżymi radnymi, jakby zadawać pytania na sesji, a można bezpośrednio do wydziału się udać, a niekoniecznie ten podział, znaczy brak podziału na wydziały określa, kto za co odpowiada, choć ja nie mówię, że radni nie są świadomi, natomiast to jakby ułatwia też pracę, do kogo można się zgłosić poza rozmową tutaj bezpośrednio na sesji, aby po prostu nie zadawać pytań, kiedy może się okazać, że ja do danego wydziału podskoczę, zadam to pytanie i nie będę tutaj, że tak powiem, zabierał głosu na sesji. Prosiłbym, bo to było dosyć przejrzyste za mojej kadencji, więc prosiłbym, jeżeli jest taka możliwość, aby ten podział chociaż minimalnie tam zaznaczone, który wydział za co odpowiada, tak jakby w podziale tych zadań. To taka tylko techniczna, ale prosiłbym o odpowiedź, kto jest, jeżeli chodzi o punkt trzeci, wyłonionym wykonawcą. Dziękuję. Dziękuję. Pani Katarzyna Basak, proszę. Panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni goście, chciałam zapytać, już ten temat poruszył radny Jarosław, odnośnie kontroli placu zabaw. Chciałam też zapytać, czy poza tą kontrolą polegającą na remoncie, konserwacji, bierzemy również pod uwagę ewentualnie doposażenie placów zabaw, a mnie interesuje plac Przysłowackiego 28. Dziękuję za tą piaskownicę, którą pan burmistrz, że tak powiem, posadowił. Natomiast tam nie ma żadnych elementów infrastruktury, a obok Słowackiego 28 są jeszcze trzy inne bloki i tak naprawdę z tej infrastruktury mogłyby korzystać dzieci z czterech bloków.
I czy tutaj wzięto również pod uwagę plac zabaw za Młodzieżowym Domem Kultury, bo tam rzeczywiście te wszystkie elementy, takie na przykład jak ciuchcia, pociąg i te inne elementy dla tych najmłodszych odbiorców są bardzo, bardzo zniszczone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Anna Binięta, poproszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj idąc w ślad tych próśb o kontrolę i zwrócenie szczególnej uwagi na pewne właśnie place zabaw, to ja mówiąc głosem mieszkańców, co prawda bloku należącego do lokum, ale mam też takie pytanie, czy również ten plac zabaw przy ulicy Wolskiego został skontrolowany, bo zwrócili się mieszkańcy do mnie z prośbą o pewną interwencję, jako że plac zabaw jest mocno, no jest bardzo ubogi w sprzęty, które, na których dzieci mogą się bawić. Niektóre są zdezelowane. Podobno dostałam taką informację w instytucji, w lokum, że zostały już naprawy poczynione pewnych tych urządzeń. Niemniej jednak, czy nie można byłoby doposażyć w jakieś fajne takie zabawy może przenieść z jakiegoś innego placu, a może jakaś instytucja zechciałaby doposażyć, tak jak ten piękny plac nowy na Działkach. Koniec mojego pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani wiceprzewodnicząca. Ja mam pytanie odnośnie wniosku o dofinansowanie remontu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3. W jakim terminie planowane jest wykonanie tych remontów i w jakim zakresie, bo tutaj mamy tylko napisane, że będzie wymiana nawierzchni dwóch boisk. Rozumiem, że chodzi o boisko do piłki nożnej i do gry w koszykówkę. Jeśli nie, to proszę mnie poprawić. I co ma być w zakresie wymiany ogrodzenia? Czy będziemy wymieniać w całości, czy będzie wymieniana tylko siatka? To pierwsze pytanie. Drugie moje pytanie odnośnie Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego. Tutaj gratuluję panom, którzy złożyli ten wniosek wygranej. Natomiast mam takie pytanie, czy urząd będzie zabezpieczał wykupowanie koncesji, aby wyświetlać mecze czy też filmy? Czy tutaj mamy jakieś plany w tym kierunku? I kolejne moje pytanie, jeśli chodzi o sytuację bezdomnych na terenie miasta. Dostaję zgłoszenia od mieszkańców, że po prostu jest brudno na terenach deptaku i Straż Miejska ma związane ręce w zakresie tutaj pomocy. Jest mało ławek, ławki są zajęte przez osoby bezdomne, które niestety, ale brudzą te miejsca publiczne. I pytanie, czy przez wiele lat nie wypracowaliśmy jakiegoś systemu pomocy tym osobom i pomocą też innym osobom, tak? Więc tutaj bym chciała też prosić o odpowiedź. I jeszcze w kwestii tutaj malowania pasów przejść dla pieszych. Też dostałam taką prośbę mieszkańca w związku z likwidacją miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Już w 2021 roku. No nie, to nie są sprawy różne, tylko odnoszę się tutaj do punktów z działalności. Chciałabym prosić o to, aby dokończyć likwidowanie miejsca dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Poniatowskiego, z tego względu, że Straż Miejska jest wzywana ze względu na niby postój osób nieupoważnionych do tego miejsca, a to miejsce faktycznie jest zlikwidowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pani Krystyna Duda, poproszę. Do wystąpienia pani Gabrieli. Chciałam zapytać bardziej szczegółowo o ten punkt. Złożono wniosek o dofinansowanie remontu boisk przy szkole nr 3. Ja bym oczekiwała odpowiedzi, kiedy będzie rozpatrzony ten wniosek. No bo przecież to, że złożone, to my możemy sobie planować. My nie wiemy jeszcze, czy będzie zaopiniowany pozytywnie, a jeśli kiedy będzie rozpatrzenie, czy wyrobimy się z remontem w czasie wakacji. Dziękuję. Dziękuję. I pan Andruszkiewicz, proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, szanowna rado. Punkt 29
przeanalizowano informacje o efektach podjętych działań w 45 rodzinach objętych procedurą Niebieska Karta. Chciałbym wiedzieć, czy nad tym się ktoś pochyla, czy tylko przeanalizowano, takie lakoniczne bardzo określenie, które nic nie mówi. Czy jest jakaś komisja, która się tym zajmuje, która pokazuje to po prostu, i chciałbym jakieś informacje na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Nie, nie widzę. Czy Pan Burmistrz ustosunkuje się do zadanych pytań? To poproszę. Odnośnie kontroli, czy punktu pierwszego placu zabaw, poprosiłbym tu Pana Czesława Sekitę, kierownika wydziału, o informację, bo to akurat podlega pod jego wydział. Pani Przewodnicząca, Państwo Radni. Drodzy Państwo, temat placów zabaw, kontroli nad nimi i sprawowania nad nimi zarządu jest w ten sposób zorganizowany, że każda jednostka odpowiada za te place, które są do niej przypisane. I tak na przykład urząd odpowiada za 5 placów zabaw, które są na terenie miasta, a są one zlokalizowane w takich miejscach. Przy Jeziorku Mleczarskim, przy ulicy Wyszyńskiego, Bohaterów Warszawy, przy Szkole Podstawowej nr 4 i przy Szkole Podstawowej nr 3. I za te place my odpowiadamy, my przeprowadzamy ich kontrolę, my je nadzorujemy. Co do tych kontroli, te kontrole to są, powiedzmy, takie okresowe. Dla przykładu podam, że pierwsza taka kontrola, którą musi się odbyć w placu zabaw, to jest cotygodniowy przegląd placu zabaw. My zawsze ten przegląd przeprowadzamy w poniedziałek po prostu. Kolejna kontrola to jest taka kontrola trzymiesięczna. Po tych kontrolach tygodniowych sporządzamy taki krótki raporcik i co 3 miesiące również dokumentujemy nasze tematy związane z przeglądami, konserwacją i eksploatacją placów zabaw. Kolejna kontrola to jest kontrola okresowa, roczna, którą przeprowadzamy już w składzie komisyjnym i jest ona potwierdzona przez uprawnionego pracownika, który posiada uprawnienia budowlane. I kolejna kontrola to jest 5-letnia, którą przeprowadzamy również systematycznie. Poza tym te place nasze zabaw są kontrolowane przez powiatowego inspektora budownictwa i one są też również przeprowadzane systematycznie, praktycznie co roku. Ostatnia kontrola była na początku miesiąca czerwca i jest z tego sporządzony pozytywny protokół bez uwag. Jak powiedziałem na wstępie, każda z jednostek, która ma przypisana placę zabaw, zajmuje się swoimi tematami. My bezpośrednio nadzorujemy te 5 sztuk, o których powiedziałem. Mam pytanie. Mam jeszcze pytanie, no bo tak jak pan kierownik przed chwilą powiedział, że każda jednostka tak odpowiada za swoje plac zabaw. No ale jest, załóżmy, taka sytuacja, że no wiemy, jakie są budżety szkół i te place zabaw po prostu na przykład no wymagają pilnych remontów. Tak jest na przykład przy przedszkolu publicznym numer 6. I skąd dyrekcja szkoły, mając ograniczone środki finansowe, ma wziąć pieniądze właśnie na remont tego placu zabaw? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo przepraszam, ale to jak gdyby no nie pytanie skierowane do mnie. Ja no dostaję zakres. To jest kwestia właśnie związana z bezpieczeństwem. No bo jeżeli tutaj będzie taki wniosek skierowany do wydziału, rozpatrzymy go. Ja nie otrzymuję takich wniosków dotyczących placów zabaw z innych jednostek, z lokum czy ze szkół, tak? Czy z przedszkoli. Może na to pytanie ja odpowiem. Tak jak tutaj kolega radny zadał pytanie bardzo słuszne. Też mam podobne zdanie, że place zabaw w przedszkolach są no, na poziomie na takim, jakim są. Także oczekuję od dyrektorów szkół przy wnioskach do budżetu konkretnych wniosków ze wskazaniem, co ma być zrobione i w jakim zakresie, bo tylko wtedy wspólnie możemy te place zabaw, które są rzeczywiście w stanie nie najlepszym, zmodernizować tak, żeby były na odpowiednim poziomie. Ja tu jeszcze może poproszę o odpowiedź, bo tu pani Anna, radna pani Ania Winięta zadała pytanie odnośnie ulicy Wolskiej. Wolskiego placu zabaw. Pani kierownik, jeszcze chodzi o plac zabaw przy ulicy Wolskiego. To jest sprawa pani prezes lokum. Proszę Państwa, lokum zarządza placem zabaw przy Wolskiego, ale tylko zarządza. Żeby można było coś tam postawić, ja potrzebuję zlecenia z miasta w tym zakresie, a miasto daje zlecenie, jeśli Państwo zabezpieczą środki na te wyposażenie placu.
Dziękuję bardzo. I poproszę dalej pani. Kolejne pytanie dotyczy ulicy Pomy. Poproszę tu pana kierownika Subotowicza, Mirka. Co pan był Andersa, tak? Nie, Polna. Chciałem powiedzieć, że Polna się składa z trzech etapów, jak wcześniej mówiłem. I pierwszy etap to jest pomiędzy ulicą Krasickiego a Krzywą. I ten etap jest na takim etapie, że już jest wykonana cała jak gdyby infrastruktura podziemna, czyli deszczówka, wodociąg i są wszystkie podbudowy. Teraz jak gdyby układają już chodniki dookoła, czy dookoła na tym etapie. Na drugim etapie, tym takim pośrednim, to jest wykonywana deszczówka i wodociąg. No i przebudowano gazociągi na wszystkich etapach. Więc wszystko trwa jak gdyby zgodnie z harmonogramem. I ogrodowa też, nie? Tak. Planowany jest zakres zakończenia tych prac jest przewidziany na marzec 25. Ale nie, może skończymy to wcześniej. Jeżeli chodzi, jeszcze tam było pytanie a propos, kto wygrał Bezpieczna Droga, więc to wygrała taka firma Via Projekt Beata Łomecka. Na ten temat nic nie odpowiem, bo nie jestem przygotowany na razie, ale tak. Tam było pytanie odnośnie ulicy Poniatowskiego. Na to pytanie pan kierownik przygotuje odpowiedź i dla osoby, która je zadała, dla radnego odpowie. Pani Basak, poproszę. Panie burmistrzu, szanowni radni, ja chciałam zapytać jeszcze, czy te place zabaw mają okresowe przeglądy? Wszystkie te zewnętrzne, zewnętrzne, w sensie ogólnodostępne. Dobrze. A czy przeglądy okresowe mają również te, które są w dyspozycji, w zarządzaniu przez dyrektorów? To trzeba zapytać, powinny zgodnie z prawem. Pan Wiesław Ostapowicz, poproszę. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dołączę kolejną pracę. Osiedle Szymanowskiego, droga z Nowojskiego do osiedla. Kończymy my jako spółdzielcy już wykonanie, prawda, bo tam jest pracodawca, za chwilę zakończy. Wiem, że jest projekt miasta od początku Nowowiskiego do tak zwanego hydrantu. Fachowcy wiedzą, kiedy ewentualnie nastąpi dalsza część prac. Występowałem do poprzedniego burmistrza, ale no, stwierdził, że nie będą wykonywane te prace. Dziękuję. Co pan mówił? Przepraszam, to jest w programie tym trzecim. Panie Petrykowski, bardzo proszę, dobrze, pytać o głos. Nie róbmy zamieszania. Proszę bardzo. Ad vocem, ponieważ tu moje nazwisko padło. Drogi, między innymi ulica Szymanowskiego, jeżeli pan by oglądał poprzednie sesje i trochę śledził rady, jest włączona w program Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola. Jak widać w punkcie trzecim wyłoniony został wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego. To trochę potrwa, bo to jest cały program, natomiast w tym programie również są zawarte te drogi, które już są zaprojektowane. Tu było spore dofinansowanie z Polskiego Ładu i tam będzie wykonanych bardzo duża część ulic na działkach, co do łącznie z ulicą Szymanowskiego, łącznie z ulicą Prosa, łącznie z ulicą Sportową i jeżeli tutaj będzie to sensownie doprojektowane, to również z dojazdem do stadionu, bo ta ulica jest jakby w zakresie, oczywiście tam jest pozyskane w okolicach 14 milionów, ja już mówię, mi te liczby zaczynają troszeczkę odchodzić, bo już nie siedzę w tej dokumentacji na co dzień. Natomiast proszę mi nie mówić, że ta ulica nie będzie robiona, ona była od razu wrzucona jako jedna z ważniejszych ulic. Tak jak wcześniej, wszystkie ulice, które na tamtym terenie, zwłaszcza jeżeli posiadały projekty, a w okresie, o którym pan mówi i kiedyś pan mnie zaczepiał, to powiem wprost, wówczas było projektowanie ulicy Szymanowskiego. Projekt jest zakończony. Nie udało się tego zrobić oddzielnie, bo nie mieliśmy oddzielnego dofinansowania, natomiast jest dofinansowanie na duży projekt, naprawdę bardzo duży i w tym zakresie jest wpisana również ulica Szymanowskiego. Dziękuję. O to chodzi właśnie, że przy pracy
ze spółdzielni, jako spółdzielcy wydaliśmy pieniądze przy współpracy z miastem. Byłoby to szybciej, taniej i na tym PIT polega. Dziękuję. Dziękuję, proszę państwa. Pan Krzysztof Kowalski się zgłaszał. Pani Krystyna Duda, proszę bardzo. Mam pytanie do punktu 11. Przeznaczono do wydzierżawienia w drodze przetargu działkę o powierzchni 255 metrów kwadratowych położoną przy Jeziorku Miejskim przy ulicy Kętrzyńskiej w celu budowy budynku o funkcji gastronomicznej. Jak to się stało, że wyrwaliśmy sobie kawałek terenu przy jeziorku, przeznaczamy pod budowę na zasadzie dzierżawy? Ja tego nie pojmuję. Ja uważam, że były plany od dawna opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do jeziorka i z tej koncepcji będą dopiero wynikały, czy są obiekty gastronomiczne, czy usługowe, czy jakieś tam na salę zabaw, czy na jakieś imprezy. Ja nie wyobrażam sobie dzierżawy na budowę budynku. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Proszę mi wytłumaczyć, o co tu chodzi. Poproszę tutaj panią Wiolę Poddenek. Szanowni państwo, nie wiem, w którym temacie pierwszym odpowiadać, czy w sprawie boiska numer 3, bo takie pytanie również było. To zacznę może od boiska, tak? Wniosek złożyliśmy 29 maja i wniosek zakłada, że rozpoczniemy inwestycję od 1 października. A zakończymy ją 31 sierpnia 2025 roku. 1 października 2024 rozpoczniemy, a 31 sierpnia 2025 zakończymy. Wniosek został złożony, tak jak jest w informacji, natomiast jest w trakcie oceny. Sportowa Polska jest oceniana etapowo. Na razie jeszcze oceny nie mamy. Ale była szansa na złożenie takiego wniosku i otrzymanie dofinansowania, więc taki wniosek został złożony. Tutaj terminów nie przyspieszymy, bo to rozpatruje Ministerstwo Sportu. Natomiast jeżeli chodzi o zakres realizowanych prac, to będą, tak jak pani radna tutaj wspominała, dwa boiska do siatkówki i do koszykówki, bo tylko takie tam są, jeżeli chodzi o wyłączenie z użytkowania. Te, które funkcjonuje, pozostaje. No i będzie wykonane to wszystko zgodnie z tymi normami, które są ustalone dla obiektów sportowych. Będzie usunięta, zutylizowana sztuczna trawa, wykonanie regulacji podłoża, ułożenie nawierzchni polieretunowej, wykonanie zostanie ogrodzenie boiska. Ogrodzenie będzie tylko do wysokości boisk, po to, żeby nie wypadały piłki, do wysokości 4 metrów. Tak, będzie siatka nowa i słupki. Czyli rozumiem, że tylko w obszarze boisk będzie wymienione ogrodzenie, nie w całości? Nie, tylko w obszarze boisk. Tak samo będzie zrobiona instalacja odwodnienia wzdłuż boków boiska. Instalacja oświetlenia, żeby oświetlało arenę boisk i będzie zakupione dwa stojaki rowerowe. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie dotyczące Jeziorka Mleczarskiego, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest ta działka przeznaczona na taką działalność, jaka jest wydzierżawiona, jaka jest przeznaczona do dzierżawy. Natomiast ja sama nie zajmuję się to. Wydział Mienia, tak, gospodarki mienia, więc ja mogę tylko powiedzieć, na jakim etapie było przygotowanie, ponieważ od niedawna zajmuję się obsługą przedsiębiorców i to było w zamyśle jednego z zagospodarowania tych terenów na działalność gospodarczą dla przyszłego przedsiębiorcy, tak. Nie zabrania tego miejscowy plan. Ja bym jednak dopowiedziała, proszę burmistrza, o przeanalizowanie tego tematu, bo nie może być tak sobie amuzą, ktoś przyleci, weźmie na umowie dzierżawy, postawi jakikolwiek budynek. Ja bym chciała wiedzieć koncepcję zagospodarowania terenu przyległych do jeziorka na terenie całego terenu przywodnego.
a nie tak wyrwany jest 255 metrów i nie wiadomo kto co postawi. Ja bym prosiła o przeanalizowanie i wycofanie tego z przetargu, bo moim zdaniem gra warta świeczki. Kto co postawi, to będzie wynikało z przetargu. Na razie jest wykaz, tak? Przetarg jeszcze nie jest ogłoszony. Na razie ale jest to wykaz. Jest dzierżawa, no to pani nie słuchała, co ja mówiłam. To będzie obiekt tymczasowy, jeśli jest na zasadzie umowy dzierżawy. Nikt nie postawi na zasadzie umowy dzierżawy obiektu stałego. Jakiś barak może na lody, na lato. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Małgorzata Mycio. Generalnie jest taka zasada, że stawianie budynku trwale posadowionego na gruncie dzierżawionym wiąże się z ogromnym ryzykiem dla przedsiębiorcy, ponieważ budynek w momencie, kiedy przedsiębiorca zrezygnuje z prowadzenia działalności, jest przepisany do gruntu, na którym jest postawiony, czyli przechodzi na własność Urzędu Miasta, czyli Gminy Miejskiej Bartoszyce. I myślę, że to jest bardzo ryzykowna sprawa. Nie wiem, czy znajdziecie kogokolwiek, kto będzie chciał to zrobić. A jeżeli nie posadowione trwale na gruncie, to tak jak pani Krystyna mówi, będzie to obiekt luźny, że tak powiem, tymczasowy, 120 dni na przestawienie, bo tak przewiduje prawo budowlane. I poza tym jest jeszcze jeden problem, tak zwany problem, nie wiem jak to określić w ogóle, estetyczny, o właśnie, bardzo dobre słowo, estetyczny. Czy mamy przewidziane wymagania dotyczące wyglądu tego obiektu i innych, które kiedyś w przyszłości mogą na tym terenie stanąć, żeby to stanowiło całość estetyczną, urbanistyczną i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tak jak pani Krystyna mówi, należałoby się z tego pomysłu na razie wycofać. Dziękuję. Szanowni państwo, jeżeli mogę. Jeżeli chodzi o przetarg, on jest jeszcze nierozpisany i to jest przetarg nieograniczony. Nikt nikogo zmuszać do przystąpienia do przetargu nie będzie, jeżeli będą zainteresowane osoby, a nieruchomość stoi od kilkunastu lat nieużywana, więc niczym nie ryzykujemy, prawda? Do tej pory nic się tam nie działo, więc jeżeli się coś zadzieje, to tylko z korzyścią dla miasta i mieszkańców. Ale ten obiekt, który tam jest postawiony i nieużytkowany wiele lat, jest szpetny, że tak powiem. Ale jest użytkowany przecież przez morsów. Ale ten obiekt jest szpetny, nie oszukujmy się. I jeżeli ktoś postawi następny szpetny obok, no to będzie jeszcze bardziej szpetnie i dalej i dalszy ciąg tego będzie miał miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kowalski, poproszę. Ja akurat nie o tym, tylko o innej ulicy. Ulica Struga. Ona została załatana, te dziury ohydne, ale teraz kiedy będzie ruszona wreszcie taka kapitalna praca wyremontowania ulicy Struga? To ja może jeszcze raz poproszę panią Violetę. Odnośnie ulicy Struga, jest tam przygotowana pewna koncepcja. Szanowni państwo, mamy teraz nowy program, program dotyczący pogranicza i właśnie do 30 czerwca planujemy złożyć wniosek. Prawdopodobnie będzie to jutro, bo jutro już jest ostatni dzień roboczy. Tak, jutro złożymy wniosek na przebudowę ulicy Struga na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Kosztorysu wstępnego i mamy nadzieję, że w 2025 rozpoczniemy realizację, ale to będzie uzależnione również od środków, które otrzymamy, tak? Proszę państwa, tylko przypominam, że to jest informacja międzysesyjna burmistrza miasta Bartoszyce, tak? I bardzo proszę, żeby pytania konkretnie dotyczyły tych informacji, które mamy w dokumencie, dobrze? Pan Piotr Petrykowski, proszę. Tu ruszono remonty cząstkowe. Dziękuję za ten głos. Natomiast ja tylko chciałbym zapytać, bo jeżeli już taka wypowiedź była pani Violetty, czy dogadano się z pozostałymi gminami, powiatami i powiatem całym bartoszyckim, jeżeli chodzi o ulicę Struga, w tym momencie dofinansowanie z tego programu ze względu na to, że jak państwo wiecie, ta pula jest dość ograniczona na dany rok. Wiadomo, że trzeba to wydać. Natomiast ja wiem, że w tym roku już nie, bo jest to planowane na 2025.
kwoty, czy jest to troszeczkę dogadane, bo wiemy, że na dane województwo, na dane powiaty jest kwota i w tym podziale nawet nie wychodzi po 2 miliony na gminę, bo dokładnie wiemy, jak to wygląda. Ja uczestniczyłem w tych spotkaniach, myślę, że pan burmistrz, przedstawiciel pana burmistrza również uczestniczył. Czy jest to dogadane z poszczególnymi gminami, czy sobie podzieliliście te lata na ewentualne wnioskowanie? Dziękuję. Oczywiście wszystko jest uzgodnione, wszystko jest tak opracowane, żeby wszyscy byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze ktoś? Pan Witold Tarski. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. W programie Zielono-Niebieskie, chyba dobra nazwa, tak? Bartoszyce, żeśmy się cieszyli, że się udało tam wprowadzić wymianę pomostów. I będzie. Chciałbym informację, bo to w ramach inwestycji, tu też jak gdyby informacji burmistrza, tego mi zabrakło. Zbliża się okres wakacyjny, czyli może nie będzie sesji. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, kiedy będzie ta wymiana pomostów, bo i tutaj co państwo, żeście rozmawiali na temat jeziorka, że to ma być jakieś takie miejsce rekreacyjne dla mieszkańców Bartoszy, czyli tam musi być plan zagospodarowania jakiś rzetelny. No w tej chwili to się robi tak, że tam był poprzedni kadencji wykonane utwardzenie tej ścieżki, praktycznie to jest bieżnia, tam się odbywają biegi tam niepodległościowe czy inne. Kiedy będzie ta wymiana pomostów, bo dalej to straszy, że to niebezpieczne i tak dalej. No i kiedy się zacznie ten program, na jakim etapie w ogóle on jest, ten program Zielono-Niebieskie Bartoszyce. Dziękuję. Proszę państwa, sesja bez zielono-niebieskich Bartoszyc to już jest chyba tradycja. Na poprzedniej sesji przyjmowaliście państwo uchwałę, że możemy podpisać umowę. Ta umowa została podpisana, dlatego w tej informacji sesyjnej no, nic nie zostało zawarte, ponieważ dopiero podpisaliśmy umowę. Czekamy na upoważnienie do systemu teleinformatycznego, żeby mogła przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy. I tak jak już wspominałam, najpierw przygotujemy dokumentację techniczną, a dopiero zaczniemy z remontami, z wyborem wykonawców. Na razie przystępujemy do takiej procedury takiej trochę technicznej, czyli upoważnień, a później będziemy przystępować do miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, bo to jest taki dokument, który może trwać bez przetargu i bez dokumentacji technicznej. Następnie będziemy przygotowywać dokumentację techniczną i postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy całego zadania. Do 2026 zakończymy. Miałem informację, że poprzedniej sesji, że w inwestycjach, dotyczy inwestycji, czego mi zabrakło. Także dlaczego była informacja, że projekt na pomosty traci ważność w tym roku? Panie Witoldzie, o tym możemy w sprawach różnych, tak? Teraz jest informacja. Czyli trzeba to przedłużyć, jeśli ma być realizowany dalej. Projekt jest ważny. Dziękuję bardzo. Ja może chciałbym tutaj dopowiedzieć, uspokoić koleżanki, kolegów radnych, tak jak już zadeklarowałem, jeżeli już będą wszystkie wymogi formalne spełnione, zaproponuję spotkanie, tak żebyśmy wspólnie wypracowali koncepcję, jak to ma wyglądać, bo to jest duży projekt i wymaga akceptacji nas wszystkich. Także naprawdę, proszę państwa, proszę być spokojnym, także na pewno spotkamy się, nie raz będziemy na ten temat jeszcze dyskutować. Dziękuję. I pani wiceprzewodnicząca, tak? Ja mam jeszcze pytanie tutaj odnośnie właśnie tego punktu 11. Działka o powierzchni 255. Nie jest podany numer działki, więc tak naprawdę nie wiadomo, o który obszar tego terenu chodzi. I po drugie, co mówi plan miejscowy w tym miejscu? Czy jest tylko przeznaczenie pod funkcję gastronomiczną, czy są określone warunki zabudowy? Może za chwileczkę, bo rzeczywiście numeru działki nie ma. Pani Wioleta zaraz sprawdzi to i udzieli odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa? Jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada przyjęła informację do wiadomości. I proszę państwa, przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Raport o stanie gminy miejskiej Bartoszyce za rok 2023 otrzymali państwo radni. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie?
Rozumiem, że nie. Projekt uchwały, dodam, w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Bartoszyce wotum zaufania, projekt uchwały nr 1 otrzymali wszyscy radni. Informuję, że uchwałę o udzieleniu burmistrzowi miasta wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Zgodnie z artykułem 28a paragraf 9 ustawy o samorządzie gminnym. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Tak, 19 za, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba i pan Petrykowski nie uczestniczy w głosowaniu, ale rada podjęła uchwałę bezwzględną większością głosów. Dziękuję. I przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok, sprawozdanie finansowe, informacje o stanie mienia komunalnego, opinie i wniosek komisji rewizyjnej otrzymali wszyscy państwo radni. Chciałabym poinformować radę, że cała procedura odnośnie złożenia sprawozdania z wykonania budżetu została zachowana. Komisja rewizyjna w terminie skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu miasta za 2023 rok oraz wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu w 2023 roku. Wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przedłożonego przez burmistrza sprawozdania oraz pozytywna opinia w sprawie wniosku komisji rewizyjne udzielenie burmistrzowi miasta absolutorium za 2023 rok z tytułu wykonania budżetu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania uchwał. Projekty w sprawie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bartoszyce za 2023 rok, projekt uchwały nr 2 i udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok, projekt uchwały nr 3 otrzymali wszyscy radni. Tak. Informuję, że uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium należy podjąć bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady zgodnie z artykułem 28a ustawy 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bartoszyce za 2023 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 19 osób, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę większością głosów. I poddaję pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Kto jest za przyjęciem? Kto przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziewiętnaście osób za, przeciw nie ma i wstrzymała się jedna osoba. Stwierdzam, że rada podjęła uchwałę bezwzględną większością głosów. I przechodzimy, proszę państwa, do punktu 7a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024 wraz z autopoprawką otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały nr 4. Poproszę panią Olgę Hilmanowicz, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o wyjaśnienie sprawy i opinię. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie projektu uchwały nr 4/4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy miejskiej Bartoszyce na rok 2024. Jeżeli chodzi o dochody, proszę państwa, mam czytać po kolei zmiany, czy państwo mają? To komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wprowadzone zmiany. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, komisja przed przystąpieniem do głosowania wyłączyła punkt 2c uzasadnienia
uzasadnienia, zawartego w uzasadnieniu do wprowadzonych zmian do budżetu. Teraz co było powodem? Komisja wyłączyła z opiniowania zawartego w uzasadnieniu punkt 2c dotyczącego umowy o pomoc prawną zawartą między Urzędem Miasta a Kancelarią Prawną, której przedmiotem była pomoc prawna w zakresie postępowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawie o zapłatę roszczeń wynikających z umowy 272-67-2017. Wyłączenie nastąpiło z powodu niezakończenia jeszcze postępowania, wyrok nieprawomocny orzeczony w pierwszej instancji oraz w ocenie komisji jest ona niekorzystna dla gminy miejskiej Bartoszyce. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wydatki, z pominięciem punktu tego 2c z uzasadnienia, komisja zaopiniowała pozytywnie. W trakcie posiedzenia burmistrz miasta prowadził autopoprawkę do budżetu dotyczącą przekazania 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w ramach sponsoringu. Policja w ramach programu 50 na 50 ze środków budżetu państwa oraz środków samorządu terytorialnego. Na to się złożyła gmina Bartoszyce, Starostwo Powiatowe Bartoszyce oraz miasto Bartoszyce. Zamierza kupić samochód osobowy typu SUV w wersji oznakowanej, cena 220 tysięcy złotych. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie wprowadzenie zmiany do wydatków budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o punkt 2c, komisja negatywnie przy jednym głosie wstrzymującym się zaopiniowała ten punkt. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie? Pani wiceprzewodnicząca, proszę. Proszę państwa, w uzupełnieniu odrzucenia tego punktu 2c chciałabym 3c, przepraszam, 3c wyjaśnić. 2c. Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na kilka rzeczy. Od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku gmina miejska Bartoszyce miała podpisaną umowę na stałą obsługę prawną oraz reprezentowanie przed sądem. 22 listopada 2018 roku do tej umowy powstał aneks, który umożliwił podpisanie odrębnej umowy w sprawie roszczeń powyżej 1 000 000 złotych. Moje pierwsze pytanie jest takie, dlaczego taki aneks powstał, skoro mieliśmy umowę na obsługę prawną? Czy powstały inne aneksy dotyczące innych spraw, czy tylko tej konkretnej? Dlaczego nie ma na tej umowie kontrasygnaty skarbnika? Dlaczego nie zabezpieczono środków finansowych w budżecie miasta? Dlaczego umowa nie została zarejestrowana w Urzędzie Miasta? Czy była i co mówiła ewentualnie uchwała określająca wysokość zobowiązań, jakie może zaciągać samodzielnie burmistrz? Jakie czynności zostały wykonane na poczet tej umowy aneksowanej, wypłaconej w dwóch transzach 15 grudnia 2018 i 31 stycznia 2019 roku? Kiedy został złożony pozew w tej sprawie, której dotyczy tutaj ta umowa? Czy umowa została zgłoszona do sądu do spisu kosztów, jakie poniosła gmina? Jeśli nie, to dlaczego? Czy w związku z tą umową wypłacane były delegacje bądź jakieś zwroty kosztów dojazdu, bo ta umowa tego nie reguluje? I co, jeśli byśmy wypłacili te pieniądze na podstawie brzmienia treści tej umowy, jeśli dojdzie do kasacji wyroku? W mojej ocenie cała ta umowa jest niestety niekorzystna dla nas, nie zabezpiecza interesów jednostki. W związku z tym ja kieruję pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęcie postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tą sprawę trzeba po prostu wyjaśnić. Tutaj jest za dużo wątpliwości, za dużo pytań i uważam, że musimy tutaj zrobić wszelkie kroki, aby wyjaśnić tą umowę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania? Proszę, pani Lucyna Jędryczka. Ponieważ ja byłam tą osobą, która się wstrzymała przy głosowaniu, jestem w Komisji Budżetowej,
Moje pytanie do pana prawnika jest takie. Umowa jest podpisana. Umowa jest podpisana na, jest zapis, że gmina jest zobowiązana do zapłaty 471 901 zł. Nie ma żadnego, jak wiem, bo na komisji o tym rozmawialiśmy, nie ma żadnego, bo tutaj jest też, że doszło do spotkania i że do negocjacji, że kancelaria Temida zaproponowała zmianę tego wynagrodzenia w wysokości 257 529 zł. I moje pytanie jest takie, gdyby w tej chwili, gdy my to odrzucimy, czy ta kancelaria, gdyby zwróciła się do sądu, ponieważ nie ma żadnych innych zapisów mówiących o zmianie wynagrodzenia, czy nie będzie to, że my jako Gmina Miejska Bartoszyce zapłacimy zgodnie z umową tą dużą sumę? Proszę mi to wyjaśnić. Pani radna, to sąd rozstrzygnie tą sprawę. Ja nie jestem w stanie przewidzieć, jakie będzie orzeczenie w tej sprawie. Istnieje taka możliwość, istnieje możliwość zmiarkowania tej kwoty. Nie potrafię pani odpowiedzieć na to pytanie, nie jestem sądem. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Patrykowski, proszę. Szanowni Państwo, ja nie będę się wypowiadał na temat jakichś tutaj pytań całego cyklu, a nie mam tej umowy przed sobą, więc jakby też inny temat. Zresztą to nie, to dotyczy organu, który obecnie jest, bo jakby nie patrząc, przechodzi to na organ obecny. Natomiast, Szanowni Państwo, taka uśmiechnięta, bardzo fajnie, że Pani jest radosna. Proszę Państwa, ja bardzo proszę, staram się poważnie zachowywać. Dyskusji. Bardzo proszę, uspokójmy emocje, spokojnie, merytorycznie, bardzo proszę. Zasady prawa cywilnego, czym dokładnie wiemy od wieków prawa rzymskiego, pacta sunt servanda, czyli umów czy należy dotrzymywać, to jest podstawa tak naprawdę każdej umowy. Umowa, która została zawiązana, miała na celu doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia i takie rozstrzygnięcie na obecnym etapie jest, co mnie bardzo cieszy. I co jest istotne, ta praca była wykonywana przez długie lata, więc przy miarkowaniu tej kwoty, którą widzę, że bardzo skutecznie pan burmistrz wynegocjował kwotę 257 tysięcy złotych, jest to uważam kwota adekwatna do pracy, która została wykonana. Ja nie będę się wypowiadał na temat zawirowań i sytuacji, jak szukaliśmy kogoś, kto by się w ogóle zgodził i w jakiej cenie, jakie propozycje były, bo takie umowy prawne i mogę zapytać w tym momencie, też właśnie dlatego zadaję pytanie, żeby nie było, że to jest tylko moja wypowiedź, do pana mecenasa, czy takie umowy są podpisywane, czy takie kwoty są znane w sytuacjach i czy przed rozstrzygnięciem drugiej instancji również opłacani są prawnicy, mecenasi, którzy zajmują się tego typu sprawami. Z tego co ja wiem, ale to myślę, że pan mecenas tym bardziej wie, takie sytuacje istnieją w polskim prawie i takie sytuacje się wydarzają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Chciałbym. Pan burmistrz. Chciałbym się może odnieść do tej wypowiedzi. Rzeczywiście umowy należy honorować. Uważam te za zasady normalnego współżycia. Z tym, że z moich informacji, które otrzymałem po objęciu stanowiska, wynikało, że projekt uchwały dotyczący tej sprawy był przygotowany już dużo, dużo wcześniej, tuż przed okresem zakończenia wyborów. Jednak ta informacja nie trafiła na sesję Rady. I chciałbym jeszcze też się odnieść do słów, które tu padły, że negocjacje. To nie były negocjacje, po prostu dostałem informację, że jest umowa z firmą na usługę prawną sprawy na taką i taką kwotę. No, jak zobaczyłem kwotę, to mnie troszeczkę to przeraziło. Dlatego poprosiłem pana skarbnika o wyjaśnienie tej sprawy. Dlatego tu poproszę pana skarbnika, żeby może sprecyzował, jak sytuacja rzeczywiście przebiegała. To znaczy, wracając do tej uzasadnienia, ja pisałem, no, użyłem tego słowa negocjacje faktycznie, natomiast odbyło to się w ten sposób, że
po udzieleniu informacji dla pana burmistrza pani mecenas wykonała telefon do pana burmistrza z propozycją spotkania się i no, propozycją rozwiązania tej sprawy. Do takiego spotkania doszło 15 maja tutaj w Urzędzie Miasta i pani mecenas po prostu zaproponowała takie rozwiązanie sprawy. Zostało to tak jakby, no nie było żadnego protokołu z tego, uzgodnień, bo przy negocjacjach takie rzeczy się robi, po prostu protokołu uzgodnień. I w czerwcu wpłynął mail z załącznikiem aneksu, w którym zawarła te swoje propozycje, które były na tym spotkaniu. No i to jest, i teraz konsekwencja jest propozycja tej zmiany. Dziękuję za wyjaśnienie. Pani wiceprzewodnicząca. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tej umowy. Kto sprawdził umowę pod kątem formalno-prawnym w momencie podpisania? Brakuje odpowiadającego. Może poproszę pana skarbnika, bo wtedy był no, też skarbnikiem miasta. No, no to możemy zapytać bezpośrednio. No, proszę państwa, no, sytuacja dziwna, no, bo by musiała to podpisać pani mecenas, no, drugi raz. No. Albo trzeba było zlecić gdzieś na zewnątrz. No. Na umowie, a nie ma takiej. Nie ma kontrasygnaty niezależnego prawnika na tej umowie. Nie. Umowa jest niezarejestrowana w urzędzie i nie ma też kontrasygnaty skarbnika. Pytanie, jakie czynności zostały podjęte w ramach wykonywania umowy, jeśli chodzi o wypłatę dwóch transz, bo w listopadzie została podpisana umowa, w 15 grudnia pierwsza transza 20 tysięcy zostało wypłacone i 31 stycznia 2019 wypłacono kolejne 20 tysięcy. Co się składało na poczet tych 40 tysięcy i kiedy złożono pozew? Pani radna, ja nie udzielę pani takiej informacji, bo ja też jakby od strony prawnej, co jakie czynności prawnik wykonywał, ja po prostu nie wiem, bo dostaję fakturę opisaną przez osobę. Tyle, no zgodnie z tą umową to były czynności przygotowawcze do zbierania materiałów, czynności przygotowawcze do wniesienia pozwu. No, tak ogólnie mogę powiedzieć, a co dokładnie, to nie jestem w stanie tego powiedzieć. Tak. Odpowiadając panu radnemu Petrykowskiemu, mogę potwierdzić, że zdarzają się premie, dodatkowe wynagrodzenie, ale nie spotkałem się z nieprawomocnym orzeczeniem i wynagrodzeniem premiowym za nieprawomocne orzeczenie. Tak się nie spotkałem osobiście. Pan Wiesław Ostapowicz. Pani przewodnicząca, w tej sprawie albo wiemy za dużo, albo nie wiemy w ogóle nic. Propozycja była, prawda? Przeniesienia i jest taka, no jest, powinniśmy zagłosować za tym. Wyłączamy. O wyłączeniu 2C punktu, prawda? Bo dojdziemy, możemy się tutaj do 20. Kończymy dyskusję w tej sprawie i zajmujemy się i nic z tego nie wyjdzie. Więc ta propozycja, która padła, proszę przegłosować. Dziękuję. Proszę państwa, w takim razie proponuję pani Olga Hilmanowicz jeszcze. Jeszcze raz potwierdzam, komisja prosi o oddzielne głosowanie tego punktu. Dziękuję, tak. Tak, proszę państwa, czyli proponuję najpierw przeprowadzić głosowanie wniosku Komisji Programowej i Budżetu za wyłączeniem zmiany w dziale 750, rozdział 750-23, pozycja 4390. Za odrzuceniem zmiany. A powiedziałam, dobrze, tak, za odrzuceniem zmiany. Tak? Nie, dobrze, głosowanie wniosku. Głosuje się wniosek komisji, a wniosek komisji był za odrzuceniem. Za wyłączeniem. Tak, za wyłączeniem. Ale wyłączenie z głosowania z czego? Nie. Za odrzuceniem podpunktu. Za odrzuceniem podpunktu. Nie, za odrzuceniem z głosowania. Nie, nie 2C. Głosowanie wniosku, tak, za wyłączeniem głosowania, tak, tak, może być, oczywiście, dobrze. To może jeszcze raz pani sprecyzuje, bo ja nie bardzo kumam, o czym głosujemy.
Głosujemy za wnioskiem Komisji Programowej i Budżetu za wyłączeniem tak, tej zmiany w dziale 705, to jest załącznik numer 4, proszę sprawdzić, ten, bo dotyczy punktu 2c. Tak, oddzielnie głosujemy wyłączenie tego punktu, tak? Za wyłączeniem. Tak, za wyłączeniem. Zagłosujemy przeciw propozycję komisji, żeby to wyłączyć. No, propozycja Komisji Budżetowej, która, tak, za wyłączeniem. No, czy wszystko jest jasne? To... Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Oddzielnie. 18 osób za, przeciw 0 i wstrzymały się 3 osoby. Tak? I teraz, proszę Państwa, poddaję pod głosowanie autopoprawkę. Tak? Całą uchwałę z autopoprawką? Nie. Za odrzuceniem tej zmiany w ogóle. Albo za przyjęciem. Tak, za odrzuceniem tej zmiany. Bo na razie wyłączone jest do oddzielnego głosowania. Tak? Okej. I teraz głosujemy za odrzuceniem tej zmiany. Tak? Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Za odrzuceniem. Jeszcze poczekajmy chwilę. Można już. Za odrzuceniem. Za odrzuceniem jest 15 radnych, przeciw 1 i wstrzymało się 5. Tak więc głosowanie, tak, przeszło prawidłowo i za. I proszę Państwa, teraz poddaję pod głosowanie autopoprawkę. Tak? Podjęcie całej uchwały. Ale autopoprawka jeszcze te 30 tysięcy. Tam to dotyczyło czego innego, odrzucenia, wyłączenia tego punktu. Natomiast jeszcze autopoprawka, proszę Państwa, tak? Ten radiowóz 30 tysięcy. A nie cały z autopoprawką. Proszę, panie Dubicki. Ja proponuję jednak nie głosować autopoprawki. Autor uchwały wniósł poprawkę. I w związku z tym wystarczy, że pani przewodnicząca powie, że głosujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką. I nie ma potrzeby głosowania autopoprawki jako takie oddzielnie. Dobrze, w takim razie, proszę Państwa, poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z przegłosowanymi zmianami autopoprawką, tak? Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? I stwierdzam, że Rada podjęła tę uchwałę jednogłośnie. Czy potrzebujemy przerwy, proszę Państwa? Tak? To ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę Państwa, wznawiam obrady i przechodzimy do punktu 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2024-2040 otrzymali Państwo wszyscy radni. Projekt uchwały numer 5. Poproszę panią Olgę Hilmanowicz o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu. Komisja pozytywnie opiniuje zmianę wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2024-2040 z wyłączeniem zwiększenia wydatków z tytułu realizacji umowy zawartej o pomoc prawną zawartą z Kancelarią Radcy Prawnego. Jednogłośnie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w temacie? Nie, w takim razie przechodzimy do głosowania, proszę Państwa. Głosujemy. Tak, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2024-2040 z autopoprawką, czyli z wyłączeniem tego punktu. Tak? Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę Państwa, za 20 radnych, przeciw nie ma, wstrzymał się 1.
Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę większością głosów. I przechodzimy do punktu 7c. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Ten projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały nr 6. Poproszę panią Annę Biniendę o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komisja na spotkaniu w dniu 25 czerwca zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt uchwały. Obecna na spotkaniu pani dyrektor MOPS, pani Stefania Michalik-Rosa udzieliła nam szczegółowych informacji odnośnie tego projektu. Ja chciałabym odczytać uzasadnienie, które mamy tutaj w projekcie, bo to jest dość istotne też dla mieszkańców. Jest tak. W dniu 1 listopada 2023 weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła m.in. nowe formy usług społecznych o charakterze krótkoterminowym w domach pomocy społecznej. Opieka krótkoterminowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób zależnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi te mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osób niesamodzielnych w sytuacjach, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli czasowo wykonywać swoich obowiązków. Usługi krótkoterminowe w DPS-ach mogą być realizowane w formie dziennej lub całodobowej, a Dom Pomocy Społecznej realizujący tego typu usługi jest zobowiązany do spełnienia standardów w tym zakresie, które są wymagane przepisami prawa. Propozycja jest taka w projekcie uchwały, że wygospodarowano, że tak nazwę, wygospodarowano 3 miejsca w DPS Szczurkowo na spełnianie takich usług. I no też jest prośba, że jeśli ktoś potrzebę taką posiada, to może się zgłaszać do MOPS-u. Ale żeby weszło w życie, musimy, żeby ta forma weszła w życie, musimy uchwałę podjąć tak, jak przepisy prawa nam tutaj sugerują. Także bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan Stanisław Dubicki, poproszę. Wydaje się, że tu się zakradł błąd, jeśli chodzi o nagłówek projektu uchwały. Mamy wyświetlone, tu zabrakło dwóch wyrazów, w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego. To chyba tylko pomyłka, a w projekcie uchwały już będzie tak, jak być powinno. My nie, mamy, tak, rozumiem, że to tylko Chochlik na telebimie, natomiast mamy. To nie ma znaczenia, jeśli chodzi nie o ma znaczenia. Tylko tak, uchwałę. Dla porządku tylko. Dziękuję uchwałę. Bardzo. Pan Piotr Patrykowski, poproszę. Dziękuję pani przewodnicząca, bo tak może nie skupiłem się, ale chciałbym dopytać Szczurkowo, czy w Bartoszycach takiej możliwości nie ma, tak tylko. Dziękuję bardzo. W takim razie, proszę Państwa, projekt uchwały poddaję pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały jednogłośnie. I przechodzimy do punktu 7d. Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały nr 7. I poproszę panią Małgorzatę Mycie o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej. Komisja Gospodarki Miejskiej nie, że tak powiem, nie procedowała tego projektu uchwały, ponieważ w składzie komisji, kandydatach do Społecznej Komisji Mieszkaniowej są członkowie Komisji Gospodarki Miejskiej, więc my nie procedowaliśmy tej uchwały. Uważam, że po prostu to cały skład Rady powinien podjąć decyzję o tym składzie, czy się zgadza na ten skład, czy nie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem, kto przeciw i kto się wstrzymał? Za 19 osób, przeciw 1, wstrzymała się 1. Czyli stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę
większością głosów. Proszę Państwa, i przechodzimy do punktu 7e. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały numer 8. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie, czyli poddaję projekt uchwały pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Za 21 osób, przeciw nie ma, wstrzymujących się głosów też nie ma. Czyli dodam tylko, że do składu komisji rewizyjnej powołuje się panią radną Beatę Aroć. I przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu 7f. Projekt uchwały w sprawie umorzenia postępowania skargowego otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały numer 9. I proszę o zabranie głosu radnego Wiesława Ostapowicza, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję bardzo. Wspomnę tylko, Państwo widzieli i mają przed oczami na pewno w sprawie umorzenia postępowania projekt 9/4, w którym jest uzasadnienie. Dodam do tego, że nasze działania komisji, komisja spotkała się dwukrotnie nad dokumentami, nad sprawami, które były trzy. Wszystkie pochodziły z starej, że tak powiem, ósmej kadencji Rady Miasta, więc komisja rozpatrywała sprawy dotyczące tych dokumentów, które wpłynęły w dziewiątej kadencji Rady Miasta Bartoszyce. W dziewiątej, które wpłynęły, bo też takie dokumenty wpływały, tak? Oczywiście zapoznaliśmy się z dokumentami, które wpłynęły za czasów ósmej kadencji. I w związku z tym uzasadnienie może trochę, no, wszyscy wiedzą, umieją czytać, ale dopowiem tylko, że komisja się zapoznała z tymi dokumentami w wyniku wycofania skargi, co jest najważniejsze, w dniu 13 czerwca 2024 roku. Komisja rekomenduje Radzie Miasta umorzenie postępowania skargowego. To jest projekt 9. Tak, 9, zgadza się. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czyli poddaję projekt uchwały pod głosowanie jawne. Kto jest za, kto przeciw i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7g. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Bartoszyce otrzymali wszyscy radni. To jest projekt uchwały numer 10. I ponownie poproszę przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o zaopiniowanie. Dziękuję bardzo. I w tym przypadku jest podobnie, również dokumenty, które wpływały w ósmej kadencji Rady Miasta. Komisja nasza zapoznała się również z ostatnimi dokumentami skarżącej i w wyniku rozpatrzenia tych wszystkich dokumentów i uzasadnienia, jakie no, mamy w projekcie uchwały, komisja, mając powyższe na uwadze, zarekomendowała Radzie Miasta uznanie skargi za bezzasadną. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za, kto przeciw i kto się wstrzymał? Za 20 radnych, przeciw nie ma, wstrzymała się jedna osoba. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę większością głosów.
I proszę Państwa, kolejny punkt porządku obrad, punkt 7H. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora przedszkola publicznego w Bartoszcach otrzymali wszyscy Państwo radni. Projekt uchwały numer 11. I ponownie poproszę Pana Przewodniczącego Wiesława Ostapowicza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Jest to ostatnia ze skarg, które wpłynęły do komisji z kadencji 8 Rady Miasta. Więc te wszystkie uwagi komisji, które są i uzasadnienia, dotyczą sprawy, która wpłynęła za czasów 9 kadencji Rady Miasta, gdy obecna komisja zapoznała się z tym ostatnim wnioskiem i jeżeli już, to oczywiście zapoznaliśmy się również z dokumentami, które były dotychczas, ale rozpatrujemy to wszystko, gdyż to wszystko, co tyczy się teraz i działania naszej komisji, gdyż no, w uzasadnieniu są uwagi wszelkie z podstawą prawną i nie ma co do pracy pani dyrektor przedszkola uwag. Wszystko to, co było przedłożone w skardze, jest na tablicy generalnie, bo to odnośnie tego się tyczyło, na tablicy w przedszkolu numer 9 z tym, co tu jest na wstępie i pod koniec uzasadnienia napisane. I tyczy również wykazu produktów gotowych, dodam, które są u zastępcy kierownika przedszkola, jak i u każdej wychowawczyni, każdej grupy. A na wniosek Rady Rodziców były przeprowadzane kontrole posiłków po okazaniu stosownych dokumentów, oczywiście kart zdrowia, i rodzic ma prawo i gdy zechce, oczywiście mając kartę zdrowia, jest no, zapoznawany z tym, co w przedszkolu jest podawane. Po wyniku powyższego komisja również zarekomendowała Radzie Miasta uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały numer 11. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta 20 głosami radnych przy jednym głosie wstrzymującym się. Szanowni Państwo, kolejny punkt porządku obrad 7i. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy miejskiej Bartoszyce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków otrzymali Państwo wszyscy radni. Projekt uchwały numer 12 i poproszę Panią Przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu o wyjaśnienie i zaopiniowanie. Komisja Programowa i Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały 12/4 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy miejskiej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Fragment z uzasadnienia. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Brunona w Bartoszycach wystąpiła do gminy miejskiej w Bartoszycach z wnioskiem o przystąpienie do rządowego programu odbudowy zabytków i przyznanie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą remont instalacji elektrycznej w kościele pod wezwaniem świętego Brunona. Wniosek został dofinansowany w 98% planowanych kosztów. Pozostałe 2% własnego wkładu na konto gminy miejskiej Bartoszyce wpłaciła parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Brunona w Bartoszycach. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego podaję pod głosowanie projekt uchwały numer 12. Kto jest za, kto przeciw? Kto się wstrzymuje? Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę numer 12. Kolejny punkt 7J. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Bartoszyce dotycząca przekazania skargi prokuratora okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie diet radnych otrzymali Państwo wszyscy projekt uchwały numer 13. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę, wobec tego poddaję projekt uchwały numer 13. Poddaję pod głosowanie jawne projekt uchwały numer 13. Kto z Państwa jest za, kto
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Rada przyjęła uchwałę większością głosów. Punkt 7k porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Bartoszyce dotycząca przekazania skargi prokuratora okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie diet radnych. Otrzymaliście Państwo wszyscy projekt uchwały numer 14. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego poddaję pod głosowanie jawne projekt uchwały numer 14. Kto jest za? Kto przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Rada przyjęła uchwałę większością głosów, za 18 osób, przy wstrzymujących się 3 głosach. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 7L. Projekt uchwały w sprawie diet radnych miasta Bartoszyce. Otrzymaliście Państwo wszyscy projekt uchwały numer 15. Czy ktoś chciałby w tym temacie zabrać głos? Nie widzę. Poddaję wobec tego projekt uchwały numer 15 pod głosowanie jawne. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Za opowiedziało się 16 radnych, przeciw nie ma, wstrzymujących się 5. Wobec tego uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, i przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili. Pan radny Karol Kapuściński. Pierwsze zapytanie dotyczyło możliwości rozszerzenia tras przejazdu komunikacji miejskiej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Drugie zapytanie dotyczyło zmian organizacji ruchu na Placu Konstytucji 3 Maja. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Trzecie zapytanie dotyczyło przebudowy fragmentu ulicy Generała Bema. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Czwarte zapytanie dotyczyło przedsięwzięcia pod nazwą Podróże z klasą. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pani wiceprzewodnicząca Martyna Szpura skierowała zapytanie dotyczące projektu przebudowy ulic Zielonej, Brzozowej, Kwiatowej w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Jarosław Puszko skierował zapytanie dotyczące złego stanu na wierzchni ulicy Schreibera. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono ze względu na termin złożenia. I zapytanie dotyczące braku przejść dla pieszych na ścieżce pieszo-rowerowej przebiegającej przez ulicę Teresy Bratek oraz ulicę Moniuszki w Bartoszycach. I odpowiedzi jeszcze nie udzielono ze względu na terminowość. Pani radna Katarzyna Basak złożyła wniosek dotyczący problemów zgłaszanych przez mieszkanki, mieszkańców ulic Słowackiego, Poniatowskiego oraz Zakola. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Tak, też ze względu na zachowanie terminowości. I pan radny Paweł Wołoch złożył zapytanie dotyczące formy zatrudnienia i warunków pracy opiekunek w dziennych punktach opieki. Odpowiedzi też jeszcze nie udzielono, ale będzie pewnie udzielona. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan radny Puszko, poproszę. W sprawach różnych, tak? Rozumiem. Nie. A, to dobrze, to ja w sprawach różnych. Nie, czyli nikt, rozumiem, w tym punkcie. Ale może ktoś chciałby dopytać. Wiadomo, odpowiedzi udzielono lub nie udzielono, wiemy z jakich względów. Wobec tego przechodzimy do punktu 9. Czyli spraw różnych. W okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma dotyczące prośby o przekazanie kwoty 30 tysięcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach i skierowałam, jak wiadomo, sprawę do Komisji Programowej i Budżetu. Pismo dotyczące w sprawie zwiększenia budżetu przedszkola publicznego nr 6 w Bartoszycach na zakup zestawu systemu rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu skierowałam sprawę do Komisji Programowej i Budżetu. Wpłynęła też skarga prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Bartoszyce z 2012 i 2019 roku w sprawie diet radnych, co dzisiaj rozstrzygnęliśmy, uchwaliliśmy, podjęliśmy uchwałę w tej sprawie i wpłynął wniosek o przeprowadzenie kontroli w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Skierowałam tę sprawę do komisji rewizyjnej. Czy ktoś z Państwa chciałby w sprawach różnych zabrać głos? Pan radny Puszko. Dziękuję bardzo. Trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy terminu wykonania progów zwalniających na ulicy Słowackiego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 2, bo w zeszłym roku akurat była składana petycja w tej sprawie. Zostały zabezpieczone również środki w ramach budżetu. Jak wiemy, teraz już rozpoczął się okres wakacyjny. No i tam właśnie w zeszłym roku też doszło do potrącenia jednej z naszych uczennic, na szczęście nic groźnego się nie stało. I apelowałbym i prosiłbym, żeby właśnie te progi zwalniające zostały wykonane w okresie wakacyjnym, bo mówię teraz akurat uczniów nie ma, tak, i jest to idealny termin. Nie ma co tutaj odwlekać, żeby mówienie nie doszło do tragedii. Drugie pytanie też jest związane z bezpieczeństwem. Dotyczy właśnie terminu wykonania drogi wewnętrznej przy szkole podstawowej numer 7 w Bartoszycach. Mieszkańcy Bartoszyc dokładnie wiedzą, jak wygląda ten teren. Jest to odcinek 60-metrowy asfalt dziurawy, pamiętający jeszcze dekadę Edwarda Gierka. Również zostały środki budżetowe na ten cel zabezpieczone w tegorocznym budżecie i również apeluję i proszę o wymianę właśnie tej nawierzchni. Ze względu na to, że po prostu jest okres wakacyjny, tak, no i nie ma dzieci w szkole. I jeszcze jedno pytanie, również właśnie związane z bezpieczeństwem. Kiedy zostanie wybudowany próg zwalniający na ulicy Armii Krajowej? Również na ten cel zabezpieczyliśmy środki w tegorocznym budżecie. Także prosiłbym, żeby te właśnie prace zostały jak najszybciej wykonane, bo tutaj no, bezpieczeństwo mieszkańców jest na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Tak, od razu. To Pan Burmistrz od razu stosunkuje się do pytań. Ja bym tu może poprosił Pana Kierownika Mirosława Słotowicza. Nie. No to Pan Dyrektor ZUK-u poproszę w takim razie. Ale to odnośnie SP numer 7, a odnośnie progów to Pan Kierownik. Mamy ustalone, że to będzie wykonane w okresie letnim, właśnie w okresie wakacji. Także, proszę? Tak, mówiłem o progach na Armii Krajowej i na Słowackiego. Także to jest ustalone. Proszę Państwa, ale proszę zachować kolejność dyskusji, dobrze? Dobrze. Poproszę Pan Puszko. Znaczy mam pytanie, czy te progi będą takie gotowe, czy po prostu będą wykonane z polbruku? No bo to chyba z polbruku są bardziej trwałe. To pytanie do Pana Dyrektora ZUK-u. Jak on Także tych gotowców to proszę nie zakładać, bo to nawet roku nie wytrzymuje. Lepiej zrobić tak, jak mieliśmy kiedyś na kwadracie, pamiętacie Państwo. Zrobione z polbruku i to latami służy. Jeszcze Pani Wiceprzewodnicząca, tak? Chciała zadać pytanie? Chciałam zapytać, czy ulica Wajdy również jest przewidziana tutaj na wysokości przedszkola. No niestety, ale jest to ulica długa, prosta i samochody czy motocykle tutaj jeżdżą bardzo szybko. I pytanie, czy to też jest uwzględnione, ta ulica? Nie, to nie było uwzględnione w budżecie na ten rok. A przy Alice Bartoszyckiego, Słowackiego będzie jeden. Tak. Dziękuję bardzo. Pan Witold Darski. Pani Przewodnicząca, Pani nie Burmistrzu, Wysoka Rado. Kilka tematów. Powstał bardzo zacny, bardzo ważny dla nas, dla naszego miasta park imienia Kazimierza Szpury. To powinno zobowiązać nas wszystkich. Ja od 2 lat chyba zgłaszam do budżetu, żeby tam powstało arboretum albo park botaniczny. Co to znaczy, że trzeba tam zrobić ścieżki, oznaczyć te drzewa i tak dalej. Proponuję powołać zespół, który tym się zajmie. Myślę, że to musi być zrealizowane. To nie może być tak, jak teraz jest, że tam są płytki chodnikowe, po których można się przewrócić.
Wczoraj jeden pasjonat w ogóle przyrody na Messengerze mi przysłał zdjęcie, jak ten park wygląda. Proszę Państwa, jak tak się przejść po tym parku, on nie powinien tak wyglądać, on powinien naprawdę już teraz błyszczeć, to powinna być atrakcja miasta Bartoszyce. Odważę się zobowiązać Urząd Miasta, naszą Radę, żeby tam powstał jednak arboretum, albo można to nazwać park botaniczny. Trzeba zrobić ścieżki edukacyjne, ławeczki, retencję wodną przeprowadzić, żeby tam ta woda nie stała i tak dalej. To powinno być naszym zadaniem, tym bardziej po dzisiejszym dniu. To jest raz. Druga sprawa, zaszłość zeszłej kadencji Rady Miasta. Wystąpiliśmy do właścicieli naszych zacnych zabytków, czyli szpitala i arsenału, o wypowiedzenie się, co zamierzają z tym zrobić, bo my musimy coś z tym zrobić. I teraz, czy są odpowiedzi, bo drugi raz mieliśmy się zwrócić, czy są odpowiedzi, jeśli nie ma odpowiedzi, to też powinniśmy się zobowiązać, żeby ta kadencja zakończyła ten temat, żeby to po prostu nie trwało na wieczne nigdy. Są baby bartoszyckie, najstarszy zabytek bartoszycki. Była intencja, żeby włączyć, wystąpienie chyba było, żeby włączyć zagospodarowanie przy tych babach. Było wystąpienie? Nie było zgody. A, nie było zgody. No to dobrze, to ja porozmawiam osobiście z panem burmistrzem, jak to ewentualnie można zrobić. Był taki program Poznaj Polskę, przeistoczony teraz na pociąg do wiedzy, chyba to tak się nazywa. Chciałbym wiedzieć, ile bartoszyckich szkół zgłosiło się do tego programu. To chodzi o dofinansowanie do zwiedzania Polski i bardzo duże dopłaty do tego zwiedzania. Program ma być uruchomiony już, było zgłoszenia, a ma być uruchomiony od września. Ile bartoszyckich szkół zgłosiło się do tego programu? Dziękuję, tyle. Dziękuję bardzo. Pan Andruszkiewicz, poproszę. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, taka bardzo, bardzo prozaiczna rzecz, chodzi o golenie naszej Łyny. Patrząc na sposób wycinania, rozumiem same brzegi gdzieś dalej, ale golić Łyny z samej wody, z jej roślinności wodnej chyba się nie powinno. I drugie, proszę o przychylenie się, żeby znak wjazdu na nasz kwadrat był czytelny, bo byłem osobiście świadkiem ludzi, którzy są, przyjeżdżają gdzieś tam, przejeżdżają przez Bartoszyce, wjeżdżają nieświadomie do tego, no i to później robi problemy, po prostu straż, policja, no ścigają. Żeby to było czytelne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, poproszę. Ja bym się tu odniósł na początku do pana Witka Darskiego uwagi. Jak najbardziej, ja również uważam, że park imieniem Kazimierza Szpury powinien mieć odpowiednią oprawę. Także jak będziemy opracowali wspólnie tą koncepcję zielono-niebieskich Bartoszy, to na pewno wtedy wypracujemy coś, co będzie rzeczywiście doskonałą formą upamiętnienia osoby pana Kazimierza Szpury. Szpital Arsenał. Jest to problem, który z nami się ciągnie, nie wiem, 20-30 lat, ale w tej chwili są pewne robione prace, rozmowy, jak ten problem rozwiązać. To zależy, to na pewno zależy i Państwu, i mi jako burmistrzowi Bartoszy, żeby ten problem rozwiązać. Także będę informował o postępach prac, które mogą przyspieszyć, żeby ten problem rozwiązać. Jeszcze. A ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o pana Witka Darskiego, program Pociąg do Wiedzy. Podobne pytanie zadał radny pan Karol Kapuściński, więc może albo pan dyrektor Żydko, może niech udzieli tej odpowiedzi. Oczywiście.
Szanowni Państwo, oczywiście jestem autorem tej odpowiedzi, ale nie pamiętam szczegółów i stąd pozwoliłem sobie pożyczyć tę odpowiedź, którą udzieliliśmy panu Kopcińskiemu. Trzy szkoły składały te wnioski i ten program nazywa się Podróże z klasą, będący kontynuacją tamtego poprzedniego programu. Aż 6 wniosków przygotowała szkoła numer 4, 3 wnioski szkoła numer 3, 1 wniosek szkoła numer 8. Ale niestety, złe wieści, te szkoły nie dostaną dofinansowania. Ale dlaczego? Proszę Państwa, no to co zrobiło Ministerstwo Edukacji, pozwolę sobie na uwagę, to jest po prostu cyrk. Wyobraźcie sobie Państwo, że platforma uruchomiona o godzinie 10:00, o 10:12 pokazała, że wyczerpano środki i nie ma żadnych pieniędzy. Brawo. 12 minut. No w skali kraju, to jakbyście poczytali Państwo w internecie, to oburzenie samorządów, oburzenie dyrektorów szkół, że niepotrzebna praca, składane wnioski, kiedy nie było praktycznie możliwości, a mało tego. Jeszcze ministerstwo błędnie przed godziną 10:00 puściło komunikat, że środki są się wyczerpały. Ale później, w swoich tłumaczeniach, 2 dni później napisali, że to był taki komunikat testowy, który został usunięty. Także no, ale jeszcze dodam dalej. 2 programy ogłosiło ministerstwo. Pan pytał tylko o podróże z klasą, ale jeszcze jest program obejmujący przedszkolaki, kto ty jesteś, Polak mały. I tutaj znowu, tutaj akurat nie mogą wnioskować przedszkola, tylko mogą wnioskować różne stowarzyszenia, organizacje robiące różne imprezy, wyjazdy, wycieczki dla dzieci przedszkolnych. Ale no przepraszam, dorzucę jeszcze dalej. Pani minister w końcu maja wypowiedzi powiedziała, że szczegółowe zasady w formie komunikatu ministra zostaną opublikowane w połowie czerwca. Wyobraźcie sobie Państwo, że wnioski można było składać od 26 czerwca teraz, ale jak sprawdzałem w dniu pisania tej odpowiedzi 24 czerwca, nie było w ogóle komunikatu ministra edukacji narodowej, określającego w ogóle, kto może wnioskować i tak dalej, szczegóły, to które jest jakby obowiązującym prawem. Z tym, że zaznaczam, tutaj już tylko i wyłącznie stowarzyszenia i te wnioski można składać do któregoś lipca. Nie śledziłem, czy te środki jeszcze są, czy ich nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Basak, proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Chciałam zapytać albo dopytać odnośnie odpowiedzi, której udzielił Pan Mirosław Subotowicz o tych progach zwalniających i usłyszałam, że jeden ma powstać przy Słowackiego i pytanie, czy to jest ten, o który ja zwracałam się i w tym miejscu, Panie Burmistrzu, czy Pan Mirosław będzie wiedział, czyli tak bliżej Zakola? W tym ostatnim piśmie? Nie, to będzie bezpośrednio koło szkoły, ale tu odnośnie progów były propozycje nie tylko tutaj, ale również od pani Gabrieli. Także nad tym musimy się zastanowić i sądzę, że te progi powinny być w tych miejscach wprowadzone, ale to zostawmy na Komisję Bezpieczeństwa. Dlaczego zapytuję? Ponieważ mieszkańcy jadący od przeprawy mostowej jadą często z zawrotną prędkością, natomiast mieszkańcy wychodzący od garaży, które znajdują się przy ulicy Słowackiego 28, oczywiście zwracają uwagę i patrzą, natomiast ostatnio była taka sytuacja, że mieszkaniec omal nie został potrącony przez pojazd, który rzeczywiście z dużą prędkością się poruszał. I to jest właśnie to pierwsze jakby dopytanie. Kolejne to jest pytania, w zasadzie prośba o usytuowanie stojaków przy nowym placu zabaw przy ulicy Nowowiejskiego, ponieważ nie ukrywam, że bardzo wielu mieszkańców z dziećmi przybywa z różnych części naszego miasta na ten właśnie atrakcyjny plac zabaw. No i chciałoby się, że tak powiem, tam rower przytrzymać, czyli czy jest możliwość posadowienia tych stojaków. Kolejne pytanie dotyczy jakby zapytania mieszkańców ulicy Słowackiego 28, czy mają możliwość posadowienia stojaków na rowery, ponieważ budynek znajduje się na gruncie wspólnoty, natomiast teren wokół jest terenem miasta i czy mogą mieć zgodę na posadowienie tych stojaków. Pismo skierowali już dosyć dawno, nie wiem, na poniedziałek tej odpowiedzi jeszcze nie dostali i czy jest taka możliwość.
I jeszcze kolejne pytanie. Czy mieszkańcy mają możliwość, cały czas mówię odnośnie bloku Słowackiego 28 na placu zabaw, którego tak naprawdę nie ma poza tą piaskownicą, o której wspominałam i dziękowałam panu burmistrzowi, czy jest możliwość, żeby własnym sumptem mieszkańcy wykonali takie siedziska z palet, no i je tam posadowili? Czy byłaby na to zgoda? I to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Tu pan burmistrz odpowiada. Ja bardzo przepraszam. Jest kolejność, więc poproszę pana burmistrza. Było pytanie odnośnie nowego placu zabaw, stojaków na rowery. Oczywiście tu pani radna wyprzedziła trochę mnie, bo rzeczywiście rozmawialiśmy tu w kuluarach, że tam należy stojaki zamontować. I dodatkowo jeszcze teraz rozmawialiśmy, że brakuje tam też toalety. Także te dwa tematy chcemy w najbliższym czasie rozwiązać, tak żeby przy nowym placu zabaw było to zrobione. Pani Kasiu. Stoisz? Już stoi, tak? No bo ktoś mnie poinformował, że też nie ma toj toja. No to bardzo dobrze w takim razie. Super. Dziękuję bardzo. Jeszcze stojaki przy ulicy Słowackiego. Tego pisma jeszcze nie widziałam, ale jeżeli mieszkańcy wychodzą z taką inicjatywą, więc nie widzę przeciwwskazań, by te stojaki tam zostały zamontowane. I jeszcze panie burmistrzu, czy pan rozważy ten temat progu zwalniającego, o którym wspomniałam właśnie w tym miejscu? Na programie na pewno się z Komisją Bezpieczeństwa zastanowimy i wspólnie wypracujemy jakieś stanowisko. Dziękuję bardzo. Pan Paweł Wołoch. Szanowni Państwo, ja tutaj mam parę uwag, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Jesteśmy już po kolejnej edycji, która pokazała, że jest to ważne narzędzie partycypacji mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o takie kwestie, które zauważyłem z racji tego, że jeden z naszych tu projektów kina plenerowego brał udział, to brakuje, jeżeli chodzi o cały budżet obywatelski, jego istotę, co to jest de facto i kto może w nim brać udział, brakuje kampanii i promocji. Bo my stojąc z stanowiskami tłumaczyliśmy mieszkańcom, co to jest budżet obywatelski, jak można z niego zrobić. Olsztyn ma fajne rozwiązania, bo tam i w komunikacji miejskiej, i w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych są kampanie promujące. No trzeba na pewno zwrócić tutaj uwagę, żeby ta kampania była szersza, aby mieszkańcy mieli świadomość, bo wtedy na 20 tysięcy mieszkańców nie będziemy mieli łącznie 4 tysięcy głosów, tylko z 15, tak? Więc tu trzeba nieustanną tą pracę złożyć. I kwestia być może zmiany regulaminu i formy głosowania. Jeżeli chodzi o formę głosowania, głosowanie jest niewygodne dla większości, nawet dla młodych ludzi. Wydrukowanie karty, potem jej zeskanowanie lub znalezienie tego inicjatora, który z tym jakby projektem i kartą do głosowania gdzieś stoi lub gdzieś jest, no to też na pewno ogranicza możliwość wzięcia udziału tutaj mieszkańców w tym projekcie i może trzeba na to innego rozwiązania. Tu służę pomocą, chętnie jakby taka komisja powstała, chętnie wezmę udział w jej pracach. I regulamin. Bardzo dużo wątpliwości wzbudziło szczególnie to, czy w jednym roku jednostki, jakby inwestycje przy jednostkach organizacyjnych gminy, mówię konkretnie o przedszkolach, w jednym roku od organizatorów słyszą, że nie można remontować placu zabaw, w tym roku okazało się, że można i taki projekt był dopuszczony. To trzeba ujednolicić. Albo mogą, albo nie mogą. Moim skromnym zdaniem jednostki, takie rzeczy, które są na terenie gminy, powinny być realizowane i są w jurysdykcji Urzędu Miasta, powinny być realizowane drogą projektu do budżetu i realizowaniem z budżetu, niekoniecznie obywatelskiego. No i to na pewno wymaga doprecyzowania, bo jeżeli będzie tam w regulaminie konkretny zapis, że wyłączone są na przykład place zabaw, czy inne inwestycje na terenach jednostek organizacyjnych, bo budzi to naprawdę ogromne wątpliwości i niepokój społeczny w naszym mieście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może ja się odniosę od razu do uwag.
Proszę Państwa, czasu jeszcze troszeczkę mamy, także spokojnie. Odnośnie uwag pana radnego Włocha, pana Pawła, rzeczywiście ja podzielam te uwagi, dlatego że patrząc na budżet obywatelski też miałem pewne uwagi co do promocji, w jakiej formie jest robiona, kto może brać udział i w regulaminie. Bardzo chętnie skorzystam tutaj z pomocy pana radnego Pawła i rzeczywiście można siąść, opracować to wspólnie z pozostałymi radnymi, koncepcję na rok przyszły, bo budżet obywatelski będzie dopiero formą głosowania w przyszłym roku. Także tutaj bardzo chętnie skorzystam i na pewno wypracujemy jakąś wspólną nową koncepcję. Dziękuję bardzo. Pani Beata Roć, poproszę. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam trochę inne pytanie. Niedawno został utworzony u nas basen miejski, ale nie ma żadnej tablicy informacyjnej w mieście, ani od strony Olsztyna, ani Kętrzyna, że taki basen mamy, ponieważ on jest trochę w takim, na takim miejscu ubocznym. No nie wszyscy, nawet mieszkańcy, myślę, że wiedzą, gdzie on jest, a nie każdy korzysta z mediów społecznościowych. U nas jest bardzo fajna ścieżka rowerowa Greenwello i ostatnio nawet byli rowerowicze ze Śląska. Chętnie by też skorzystali, ale nie wiedzieli, gdzie taki basen się znajduje. Myślę, że fajnie by było, nawet w dobrym mieście jadąc też jest taka tabliczka informacyjna, że za ileś tam metrów jest basen. Fajnie by było, gdyby takie tabliczki były też umieszczone, jeżeli jest taka możliwość. Też by była taka w pewnym sensie promocja naszego miasta. On jest naprawdę no, tak usytuowany, no nie w centrum, więc nie każdy może go też odnaleźć. Patrzyłam też na Google'ach, jak to tam działa, więc no, bardzo bym prosiła o taką, o takie tabliczki, żeby po prostu były. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może od razu odpowiem szybciutko. Ja tu zobliguję pana dyrektora BUSiL-u, by tą sprawę jak najszybciej rozwiązał wspólnie z Wydziałem Inwestycyjnym czy z Wydziałem Technicznym. Pan Krzysztof Kowalski, poproszę. Ja troszeczkę parę innych spraw. W pierwszej kolejności chciałem poruszyć problem Placu Czerwonego. No tak, no, naszego kwadratu, no bo jest czerwony. I chciałem tutaj poruszyć tą sprawę, żeby tam było bardzo dużo, ale to bardzo dużo zazielenienia, gdyż powstała już muszla koncertowa, już niedługo będzie oddana i większość imprez będzie w muszli koncertowej. Tam ta część, gdzie ludzie siedzą, gdzie są te ogrodzenia, aż potrzeba, żeby tam były takie wnęki ogrodowe, żeby były tam ławeczki, żeby starsi mogli sobie tam usiąść. No i oczywiście te popielniczki, żeby też wymienić, to znaczy chodzi mi o te kwiatowe popielniczki, które są, pożal się Boże. Nie wiem, czy jeszcze są one pod jakąś jurysdykcją, że nie można ich ruszyć, ale trzeba coś z tymi popielniczkami kwiatowymi coś zrobić. To jest jedno. Dobrze. Druga sprawa, jeżeli chodzi o kwadrat, taksówkarze tutaj zwrócili mi uwagę, że jest informacja, że tam od pewnej godziny już nie może być żadnego ruchu. W związku z tym, że taksówkarze mają zamówienia i muszą podjechać pod dany adres, tam wypadałoby, żeby dać tabliczkę, że nie dotyczy transportu miejskiego, czy taksi, czy coś takiego. Tutaj rozmawiałem już z koleżanką, ale chodzi jeszcze o sprawę za bramą Licbarską w stronę Łynostrady, żeby tam był jednak wyjazd i wjazd.
bo to jest potrzebne ze względu na bezpieczeństwo. Druga droga ewakuacji, żeby mogła podjechać straż pożarna, karetka, policja. Musi być jakiś ten przejazd. Teraz to. No tutaj już Kasia mówiła o tych szalonych motocyklistach, którzy jeżdżą po ulicach i tam Wajdy i Poniatowskiego rozpędzają się. Ostatnio było tak, że o mało co tam nie potrącili i pieszą. I już ostatnie, zastanawiam się nad jedną sprawą, okamerowanie chociażby jedną kamerą osiedli w Bartoszycach, osiedli. W jakimś charakterystycznym punkcie gdzieś tam tą kamerę umiejscowić, gdyż jest okres letni, no i jesienno-zimowym okresem też się tam różne rzeczy dzieją i to by było ułatwienie do no, złapania jakiegoś winowajcy, którzy są? Aha, będą modernizowane, już uzyskałem tutaj odpowiedź. Dziękuję. Zaraz, pan burmistrz. Może odniosę się do pierwszego pytania odnośnie naszego kwadratu. Więcej zieleni. Rzeczywiście, no, zieleni mogłoby być więcej, ale na razie trwałość projektu, która się kończy chyba w przyszłym roku, nie zezwala na jakiekolwiek prace zmieniające. Jeżeli skończy się trwałość projektu, myślę, że Państwo radni wspólnie tu z nami wypracują ewentualnie jakieś zmiany, które moglibyśmy wspólnie zrealizować, by tej zieleni w tym miejscu rzeczywiście było więcej. Jeżeli dotyczy kwadratu i ruchu taksówek, została zmieniona w tej chwili organizacja ruchu. Nie wiem, musiałbym się jeszcze raz mocno zastanowić, czy kolejna zmiana jest tam zasadna, dlatego że postój taksy jest blisko. I dla pojedynczych przypadków zmieniać po raz kolejny organizację ruchu, aczkolwiek można się nad tym zastanowić, ale na dzień dzisiejszy nie odpowiem Państwu, czy to jest właściwa droga. Tak? No to w takim razie nie widzę chyba problemu. Dziękuję bardzo. Pani Lucyna Jędryczka, poproszę. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja nie mam pytań, ale z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować w imieniu własnym rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola numer 4. Oczywiście na pewno pani dyrektor, Zakładowi Usług Komunalnych i panu dyrektorowi Krzysztofowi Jerzyło za to, że wykonał ten kawałek drogi przy przedszkolu. Są teraz tam parkingi i rodzice nareszcie, tak dzieci na wózkach niepełnosprawnych, jak i pozostali rodzice mają w sposób cywilizowany możliwość dojechania do tego przedszkola, zaparkowania, odprowadzenia dziecka, więc było to w budżecie zaplanowane, w załączniku do budżetu. Zostało bardzo estetycznie i sprawnie wykonane i za to tutaj bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Mecie, proszę. Ja w związku z naszym parkiem miejskim, który dostał dzisiaj, został nazwany dzisiaj pięknym imieniem i w związku z zielenią w tym parku miejskim, sugeruję, żeby przy następnych wycinkach drzew, bo to jest nieuniknione, że będą się po prostu psuły te drzewa, żeby w te miejsca nasadzać drzewa, które już były posadzone, czyli nie wierzby płaczące, jak to jest w tej chwili, że w ciągu tej alei zasłużonych naukowców, czy nie wiem, bartoszyckich naukowców, rosną same wierzby płaczące. W te miejsca po wycięciu drzewa, które tam rosło, które nasadził pan Kazimierz Szpura, należy posadzić ponownie to samo drzewo, żeby zachować właśnie tę różnorodność. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest ta aleja właśnie. Nie ukrywam, że kiedy usłyszałam o tworzeniu przez poprzedni zarząd miasta i poprzednią radę takiej alei jakichś naukowców, byłam zbulwersowana. Nie wiem kto.
nie ma znaczenia w tej chwili. Byłam zbulwersowana. Ilu naukowców przyjeżdża rocznie do Bartoszyc, którzy zasługują na to, żeby mieć gwiazdę w Alei? To jest pierwsze pytanie. Co ma wspólnego z Bartoszycami pan Bralczyk, który był tu tylko raz i prawdopodobnie może nigdy już więcej nie przyjedzie? Proszę Państwa, mam propozycję. Wtedy ona zrodziła się w mojej głowie, kiedy ta aleja była tworzona. I jest to propozycja zrobienia alei mieszkańców Bartoszyc, którzy Bartoszyce rozsławiają. Kiedyś pani Kasia Basak prowadziła tak zwane czwartki kulturalne. I powiem wprost, Bartoszyczan sławnych, robiących dobre rzeczy na świecie, mamy bardzo, bardzo dużo. I to oni zasługują na taką aleję, a nie naukowcy, którzy do Bartoszyc nie przyjeżdżają. Jeżeli w gronie tych osób, dla których taką aleję byśmy stworzyli, znajdą się naukowcy, jak najbardziej. Ale tworzenie alei naukowców w Bartoszycach jest co najmniej kontrowersyjne. Tak jak mówię, ja stworzyłabym aleję ludzi robiących dobrze dla Bartoszyc. Trzeba by było to określić jakoś to nazwać, ale moim zdaniem to jest właściwy kierunek, nie aleja naukowców w Bartoszycach. Dziękuję. Ja może od razu odniosę się do słów pani radnej. Rzeczywiście pomysł sam jest godny uwagi i wspólnie możemy się zastanowić, bo mieszkańców Bartoszyc, którzy nie mieszkają u nas, ale są sławni, na pewno jest wiele osób takich, więc jak najbardziej jestem też za tego typu pomysłem. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Basak, poproszę. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, a propos tego, co radna Małgorzata Mycio powiedziała, to ja myślę, że warto zapytać o to warto o to zapytać naszych mieszkańców w ramach konsultacji. To jest po pierwsze, pomysł jest fajny, natomiast myślę, że mieszkańcy niech się wypowiedzą. Natomiast ja chciałam jeszcze dołożyć albo dodać do tematu budżetu obywatelskiego, bo jakby w poprzedniej kadencji poruszałam temat szerokiej kampanii promocyjnej, też deklarowałam swój udział, ponieważ mieszkańcy wielokrotnie w mediach społecznościowych i gdzieś tam prywatnie pisali, dlaczego taki projekt, a nie inny. Najważniejsza jest dostępność, tak zwana ogólna dostępność. To jest po pierwsze, a poza tym trwałość, ale myślę, że o tych rzeczach trzeba porozmawiać w momencie, kiedy będzie ogłaszany kolejny konkurs w przyszłym roku. Został zmieniony w ostatnim regulaminie beneficjent, co oznacza, że potencjalna osoba z ulicy, osoba fizyczna może aplikować do tego budżetu obywatelskiego, więc myślę, że jeżeli ten regulamin będzie jasny, klarowny, a przy tym kampania, która też będzie to wyjaśniała i ona będzie się odbywała w różnych częściach miasta, rozwieje wątpliwości i też odpowie na pytania wielu naszych mieszkańców. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pani wiceprzewodnicząca, proszę. Ja wracając tutaj do budżetu obywatelskiego, chciałabym ponowić pytanie zadane w poprzednim okresie. Chodzi o koncesję na wyświetlanie meczy, filmów. Czy mamy tutaj zabezpieczenie w ramach tego budżetu obywatelskiego takich środków? A jeśli nie, czy burmistrz przewiduje tutaj zabezpieczenie środków w budżecie miasta i w jakiej wysokości? Druga sprawa, jeśli chodzi o basen, słusznie tutaj pani radna Aroć zauważyła, że nasz basen jest w takim miejscu mało ekspozycyjnym. W związku z tym oprócz tabliczek informacyjnych może należałoby pomyśleć o jakimś, nie wiem, banerze promocyjnym, tak żeby faktycznie przyjezdni do nas podróżnicy wiedzieli, że mamy takie atrakcje w mieście. Kolejna rzecz, chciałabym zapytać pana burmistrza bądź dyrektora BOSIR o saunę przy hali na ulicy Słowackiego. Czy funkcjonuje i w jakim trybie funkcjonuje? Trzecia sprawa, ulica Polna i spróchniałe drzewo. Tutaj mieszkańcy zgłaszają, że obłamują się gałęzie i bardzo bym prosiła o interwencję w tej sprawie.
Prosiłam również o udzielenie informacji, jakie podejmujemy działania w sprawie pomocy osobom bezdomnym, którzy no, niestety no, są w takiej sytuacji, jakiej są. Natomiast wydaje mi się, że przez lata nie ma pomysłu na to, jak rozwiązać ich sytuację w mieście. I na tym wszystko. Aha, i jeszcze z tego miejsca chciałabym podziękować panu Jerzyle za pomoc i tutaj uskutecznienie remontu ulicy Struga, za przyspieszenie tej akcji. Dziękuję bardzo w imieniu mieszkańców i swoim. Jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to może poproszę panią kierownik Martę. Szanowni Państwo, odpowiadając na pytanie pani przewodniczącej, jeśli chodzi o licencje i za X-y, tak, te opłaty, które są związane z licencjami, to we wniosku, w dokładnym kosztorysie jest przewidziana kwota na ten cel, jest to 10 tysięcy złotych. I tutaj już w międzyczasie rozmawiałam z wnioskodawcą, panem Karolem Kapuścińskim, że być może ta oferta, która będzie wybrana, będzie troszkę tańsza. Oczywiście nie straci to na wartości projektu i też na jakości tych działań. I wtedy ewentualnie możemy pewną kwotę przerzucić na właśnie te licencje. To tylko może zapytam tutaj radnego Kapuścińskiego, jakie są wysokości opłat, nie wiem, roczne, półroczne, jak tutaj abonamenty są wykupowane w tym zakresie? Ja w tej chwili chciałbym z tego miejsca, jeżeli zostałem już wywołany, pani przewodnicząca mnie nie wyznacza, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że my jesteśmy na sesji Rady Miasta. Ja mnie zastanawia to, jakim cudem jakikolwiek radny odpowiada na pytanie bez wyznaczenia go przez pana burmistrza. My zadając pytania, zadajemy pytania do pana burmistrza. I dalej nie rozumiem, bo tu już jakaś taka dziwna kabotyńska, widzę, jakaś taka działalność powstała, każdy tu próbuje coś zaistnieć w ten sposób, że ja odpowiem, bo ja wiem. No. Dobrze, to pytanie skieruję. No, proszę skierować do burmistrza. Pan burmistrz wskazał osobę do odpowiedzi. Ale teraz pani, dlaczego pani teraz mówi? Nie, nie wiem, pani jakoś ma tutaj do mnie jakąś dziwną sugestię po nazwisku, pani mnie to wywołuje. Ja tylko złożyłem wniosek. Już, tak, panie Karolu Kapuściński, już. No dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, czy ja jeszcze bym mogła się ustosunkować bardzo do tych pytań, proszę, bo tu tak, państwo radni mieliście wiele uwag do tego budżetu i chciałabym tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet obywatelski, to to już z panem Macenasem w tym temacie rozmawialiśmy, w temacie uchwały, że tak naprawdę pracę zaczniemy już w tym roku. Więc ja ze swojej strony bardzo serdecznie państwa zapraszam do komisji i wtedy przedyskutujemy temat regulaminu, wszystkich właśnie dat, harmonogramu, po to, żeby wydłużyć jak maksymalnie ten czas na oddawanie głosów, zaczniemy po prostu w tym roku. Też tak inne miasta robią, więc jest to zgodne z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Wracając do pozostałych pytań odnośnie sauny na hali sportowej, poprosiłbym dyrektora BUSiR-u o zabranie głosu. Szanowni państwo, w 2021 roku została zakupiona sauna, w tym samym czasie zakupione zostały również lustra na siłownię i sale fitness i no po prostu uzupełniane były takie elementy wyposażenia, które wyszły w trakcie użytkowania, że są potrzebne. Jednak okazało się, że sauna nie może być uruchomiona, ponieważ podobnie jak z nasadzeniami drzew na plac obowiązuje ciągłość projektu. W przyszłym roku już będziemy mogli uruchomić saunę. Dziękuję bardzo. Tak. Jeszcze chciałem się odnieść do ulicy Polnej. Na pewno zapoznamy się bliżej z tym tematem i zagrożenia, które z tego tytułu niesie suche drzewo, na pewno zostaną usunięte. A tak odnośnie sauny, no to zastanowimy się, czy rzeczywiście ona zostanie uruchomiona. Dziękuję panie burmistrzu. Pan Piotr Petrykowski, poproszę. Nie wiem, czy podnosi rękę, bo tak. Proszę pani Kapuściński. Dziękuję pani przewodnicząca, pani burmistrzu, Wysoka Rado. Mam pytanie odnośnie funkcjonowania
basenu, bo już tutaj kilka razy było pytane. Chodzi mi o to, bo zwrócili się do mnie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy można by było ich ująć w obniżonej opłacie za wejście bądź zwolnieniem z takiej opłaty, ponieważ w Kętrzynie jest takie zwolnienie, że nie płacą osoby niepełnosprawne z okazaniem legitymacji. Jak to wygląda u nas, bo dostałem tu informację, że nie ma takiej możliwości. Nie wiem, zaraz poproszę pana dyrektora, ale wydaje mi się, że osoby te zostały ujęte w ulgach, które są stosowane przy zakupie biletu. Ulga przysługuje emerytom i rencistom oraz dzieciom i młodzieży szkolnej. Nie ma takiej ulgi dla osób niepełnosprawnych przewidzianej w cenniku. To myślę, że za zgodą Rady, jeżeli nie będzie sprzeciwu, to myślę, że możemy wprowadzić taką ulgę. Zapytam od razu może Państwa Radnych, czy możemy to wprowadzić? Dziękuję bardzo i Pan Piotr Petrykowski, poproszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Trzy kwestie, w sumie niedługie, jedna typowo porządkowa. Jeżeli jeszcze Państwo nie zauważyli, a jeżeli zauważone, to bardzo proszę, aby poprawić wyłom w chodniku ciągnącym się przez park imienia Pana Kazimierza Szpury w okolicy Ogrodniczego, tak naprawdę ciągnący się w stronę bazaru. To jest niewielka wyrwa, to się zapadł ten chodnik, on w dzień jest widoczny, natomiast w nocy jest ryzyko, że ktoś sobie krzywdę zrobi. Ja za pośrednictwem Pana Burmistrza to robię, ponieważ zwyczajowo jako radny nie będę zlecał czegokolwiek Zukowia nie próbował zlecać. To jest, jeżeli chodzi o tą sprawę. Drugą, bardzo ważną, istotną dla bezpieczeństwa, pojawiły się wreszcie po zakończeniu właściwie modernizacji, a właściwie stworzenia, z czego się bardzo cieszę, oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej. To w nocy naprawdę wygląda imponująco. Ja mam prośbę, jeżeli będzie możliwość zasiągnięcia informacji, w jakiej cenie one były wykonywane, jakoś ewentualnie wstępny kosztorys spróbować zrobić, jeżeli taka firma to robi. Oczywiście jest przetarg, ja to jestem świadomy, ale to już na przyszłe lata, już nie mówię, że w tym roku, to jest logiczne. Spróbować zobaczyć, i tu mówię, zwracam się z prośbą też przez Pana Burmistrza do Komisji Bezpieczeństwa, aby przeanalizować, gdzie takie doświetlenia mogły być jeszcze uzyskane, bo ja taki pomysł miałem, tak naprawdę liczę na to, że można to było zrealizować. Spokojnie zobaczyć, w jakiej cenie te oświetlenie było, bo są bardzo widoczne, że są skuteczne, i spróbować jeszcze kilka miejsc doświetlić. Może sukcesywnie, bo jeżeli jest to jakiś duży koszt, tak jak robiliśmy program oświetlenia miasta ogólnie, zmienialiśmy oświetlenie, później się udało na LED-y, to już wiemy, natomiast też sukcesywnie co roku jakąś kwotę przeznaczaliśmy, to może warto i taki długoletni program zrobić i powoli doświetlać większość niebezpiecznych, czy takich, które są niedoświetlone, przejść dla pieszych. I trzecia sprawa, myślę, że ja przynajmniej mam takie poczucie, że jest to wartość dla samej osoby, a uważam, że Państwo się ze mną zgodzą. Wracam co prawda do tematu nazw, rond i tak dalej, więc czy mostów, natomiast ja będę wnioskował do Państwa, w trakcie wakacji zbierał podpisy o próbę nazwania naszego nowego mostu imieniem pana Mirona Sycza. Uważam, że jest to osoba, która tak naprawdę przyczyniła się w dużej mierze do tego, że ten most powstał. Jego determinacja spowodowała, że ma to sens. Świętej pamięci pan poseł, pan marszałek, tak naprawdę od początku, jak ja pamiętam kontakty, tak naprawdę przy tym chodził i pamiętam też tą podpisywaną słynną umowę jeszcze ze stroną, no wiemy, wówczas po stronie pokojowej z rosyjską i z zarządem dróg wojewódzkich, więc jeżeli będzie taka możliwość, ja będę projekt uchwały przygotowywał, będę prosił Państwa Radnych o poparcie tego projektu, więc informuję o tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz chciałby się odnieść. Oczywiście, jeżeli chodzi o wyłom w chodniku, na pewno się tym w najbliższym czasie zajmiemy. Przejścia dla pieszych, rzeczywiście przejścia dla pieszych jest to, są to przejścia, które co jakiś czas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, są monitorowane. Wszelkiego rodzaju zagrożenia czy uwagi, które są z tym związane, będziemy na pewno bezpośrednio rozwiązywać. Także jeżeli Państwo mają jakieś uwagi co do
przejść wiedzę, które należałoby w sposób właściwy doświadczyć, to bardzo proszę o taką informację, na pewno się tym zajmiemy. Dziękuję bardzo. I pan Jarosław Puszko. Dziękuję bardzo. Odnośnie pierwszego pytania pani Katarzyny Basak, chciałbym się jeszcze odnieść. Tam było pytanie dotyczące ilości progów zwalniających na ulicy Słowackiego. Ja chciałbym przypomnieć, że w tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki na budowę dwóch progów zwalniających. Także takie środki są zabezpieczone i ja mam nadzieję, że właśnie w terminie wakacyjnym te progi zwalniające zostaną wybudowane. I jeszcze jedna taka sprawa. Chodzi o jak gdyby zagospodarowanie terenów od Starego Mostu do Nowego Mostu, bo tutaj wpisaliśmy to, pamiętam, w poprzedniej kadencji do strategii rozwoju miasta Bartoszyce. Taki dokument właśnie został opracowany i wiemy, jak to wygląda, tak? Ten teren jest no, niezagospodarowany i można by było stworzyć kolejne tereny zielone. To jest taka, można powiedzieć, sfera marzeń, ale realna. Do realizacji, bo my ogólnie w naszym mieście mamy zbyt mało terenów zielonych. My cały czas mówimy o tej zieleni, ale tak prawdę mówiąc, jak ktoś do nas przyjedzie, to tak możemy tylko Park Elżbiety pokazać, tutaj centrum, a tak w zasadzie ten teren od Starego do Nowego Mostu po prostu no nie jest zagospodarowany. Tam można by było zrobić piękną ścieżkę rowerową, można by było to doświetlić, tak jak to jest na przykład w Trójmieście. Każdy, kto był w Trójmieście, to na pewno nieraz jeździł rowerem, tak, spacerował. I my możemy to samo jak gdyby zmałpować i zrealizować w naszym mieście. Także no, trzeba po prostu usiąść, zobaczyć, jakie są programy, pozyskać środki finansowe i zrobić właśnie, zagospodarować te tereny. Wtedy nasze miasto będzie jeszcze bardziej piękne. Dziękuję bardzo. I pan Andruszkiewicz. Jeszcze proszę. Może się odniosę do słów pana radnego Jarka. Oczywiście marzenia trzeba mieć i mamy takie marzenia. My już wspólnie się, ja już się wspólnie tutaj z Wydziałem Mienia Komunalnego Inwestycyjnego nad tą sprawą już się pochyliliśmy. Tam jest jeden problem, właściwie dwa problemy. Bo jeden problem to jest jedna działka, która jest własnością osoby prywatnej i druga działka, która jest własnością osoby prawnej. Jeżeli tego nie uregulujemy, to inwestycja, o której wszyscy byśmy chcieli, żeby zaistniała w naszym mieście, a naprawdę byłaby to super sprawa, nie będzie mogła ruszyć, więc tak jak tu państwo doskonale wiedzą, najpierw trzeba załatwić sprawy formalne, przejąć, o ile to będzie możliwe, tereny, których byśmy chcieli później zagospodarować. Dziękuję bardzo. Czy ktoś, pan Andruszkiewicz, tak proszę. Ja tylko chciałem przypomnieć moje pytanie, pan burmistrz. Pamiętam. Tak? Dobrze, dziękuję. I ostatnie pytanie pana radnego Andruszkiewicza, poproszę pana może Krzysztofa Jerzyła, jeżeli chodzi o wykaszanie rowów, jeżeli chodzi o wykaszanie brzegów rzeki Łyny. No, dlatego chciałem, żeby pan dyrektor Jerzyło o tym powiedział, że bezpośredni brzeg, który jest wykaszany przy Łynie, jest własnością Wód Polskich i wszelkiego rodzaju prace, które tam są prowadzone przez instytucje Wody Polskie. To jest chyba około 5 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Pozostała część jest po stronie miasta. Dziękuję. Przepraszam, chodziło mi o taką, nie wiem własnością kto jest i co, tylko bezsensowną rzeczą jest wycinanie roślinności w wodzie. No to po prostu można na to zareagować, tak? Czy osoby, bo to tną nasi, tak? Na zlecenie, nie? No to w takim razie po prostu, żeby ktoś tym się zainteresował, tak? Nie wycinaniem w samej wodzie roślinności, bo to... Bo to już, ja wiem, że to jest od lat, nie, ale spróbować można. Dziękuję bardzo. I pan Witold Darski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Ja w takiej kwestii, w której często poruszam te tematy, 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego będzie 1 sierpnia, okrągła rocznica.
Dobrze by było, żebyśmy kontynuowali tą zasadę, że różne organizacje, tu patrzę na pana Pawła, ZHP, wojsko, jedne służby, po prostu się spotykały i to wspólnie ustalały, bo każdy ma jakieś tam swoje propozycje dla młodzieży, dla starszych. Tutaj akurat na przykład film można pokazać w związku z tym. Dobrze było się spotkać w gronie. Jako że ta pierwsza rocznica się zbliża już bardzo szybko, wiem, że już pewne poczynania i pewne dofinansowanie jedna organizacja otrzymała. Jest 85. rocznica wybuchu II wojny światowej i trzeba pamiętać i zaapelować może do mieszkańców, że za rok będzie 35. rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Ludzie na pewno mają gdzieś w domach, w piwnicach, ja też mam, różne materiały, plakaty, wspomnienia z tamtych czasów, bo wspomnienia były bardzo fajne, na przykład, no, dużo tu opowiadać, fajne i jednocześnie takie demokratyczne, uczyliśmy się wtedy demokracji, ci ludzie są, ludzie, liderzy komitetów obywatelskich, Solidarności i warto by było, żeby w przyszłym roku to wypadło godnie, bo i żyją jeszcze ci radni pierwszej kadencji na przykład, żeby to u nas godnie wypadło z wystawą, z jakimiś wspomnieniami, z jakimiś dyskusjami i tak dalej. I przede wszystkim to jest to. Następny mam z wczoraj taki głos od mieszkańca, że bardzo ładnie, pięknie jest na placu dworcowym, że jest ten po prostu, że można tam w cieple po prostu odpocząć i poczekać na autobus. Jest przystanek osłonięty dla miasta, ale ludzie mówią, no dobrze, ale dlaczego taki bunkrowaty jest ten przystanek firmy Delux? Czy to jest w tej chwili zasoby firmy Delux, czy to jest miejskie, żeby też tym się zainteresować, bo tak to jest ładnie, pięknie i ładniej, piękniej, a tutaj trochę tak nie kalo. Także z wczoraj sygnał od mieszkańca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Burmistrz, jeżeli chodzi o przystanek, zorientuję się, powiem szczerze, że nie mam tej wiedzy, dlaczego tak jest, ale mogę przypuszczać, że to jest teren zagospodarowany, czyli jest wydzierżawiony czasowo dla firmy Delux, ale możemy prowadzić rozmowy, żeby ten obraz się tego przystanku zmienił. Jeżeli chodzi o rocznicę, to ja bardzo czekam na takie inicjatywy, takie społeczne i tu poproszę może pana radnego Tomasza, żeby zabrał głos w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o rocznicę obchodu wybuchu powstania, mamy bardzo zaawansowane już prace odnośnie tegorocznej rocznicy, także z harcerzami. Ostatni raz wczoraj około godziny 17 rozmawiałem z panią komendantką Klaudią Bandziak w tej sprawie, także myślę, że już teraz mogę państwa zaprosić na te obchody. Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych czy wszystkich zainteresowanych tą rocznicą do wspólnego świętowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych? Nie. Przy okazji jeszcze chciałbym... Proszę bardzo. Tak, proszę. Chciałbym zaprosić państwa na obchody Narodowego Święta Obchodów Rocznicy rzezi na obywatelach polskich II Rzeczpospolitej dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich 11 lipca pod pomnik świętego Brunona o godzinie 12. Mam nadzieję, że państwo radni zjawicie się wszyscy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kończąc niełatwą sesję, niełatwe obrady, ale myślę, że merytoryczne. Dziękuję państwu serdecznie za te dyskusje, te pytania, które jasno wskazują na to, że jako radni jesteśmy grupą mocno zaangażowaną, co bardzo cieszy i za co serdecznie dziękuję. Przypominam jednocześnie państwu, kto jeszcze tego nie zrobił, o to, żeby w biurze rady zgłosić drogę kontaktu z mieszkańcami dziś jeszcze, żeby te informacje mogły się ukazać. Dziękuję państwu radnym, dziękuję panu burmistrzowi za udzielone informacje, panu mecenasowi za pomoc, wszystkim państwu gościom za cierpliwość i szczególne podziękowania dzisiaj kieruję do pani z Biura Rady Miasta za rzetelną pracę i ogromną pomoc. Serdecznie dziękuję.
Zamykam obrady czwartej sesji Rady Miasta Bartoszyce. Informuję jednocześnie, że kolejna sesja zaplanowana jest na 26 września 2024 roku, chyba że po drodze zrodzi się jakaś sesja nadzwyczajna. Miejmy nadzieję, że nie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiam.